Było dobrze, ja na Facebooku mam i nagrywamy, a tu Chris mi pola na swoim dyżurze. Ja też, ale że. Tak, mamy dzisiaj dyżur pełen emocji, ponieważ sprzęt nie bardzo chce współpracować. I tak czasami sobie tak zastanawiamy się, czy to tylko sam sprzęt jest taki kapryśny, czy jeszcze są jakieś inne, naturalne lub mniej naturalne powody. O nasze błędy, albo wiesz. No tak, dzisiaj taki dzień specyficzny dla mnie osobiście. Część osób wie, ale postanowiłem, że po prostu spotkamy się teraz wieczorem, bo raz w tygodniu już taka zasada przez 19 razy mamy już. 19. Trochę się zbiera, niedługo będzie ładna, okrągła rocznica. Temat bardzo mocny, religia UFO. Są takie książki, prawda, o takich tytułach. Zauważyłeś, na rynku, również polskim, chyba Witkowskiego. Są. Ja też powiem ci szczerze, że się pasjonowałem od początku tym aspektem tak zwanym religijnym, a UFO, i urosło to do mnie do jednego z najważniejszych fundamentów właściwie naszej cywilizacji. Czyli tak, co mamy z tym zrobić, jeżeli jesteśmy osobami religijnymi? Ale na szczęście nie wszyscy są religijni w ten sposób, że jakby są, utożsamiają się z jakąś religią, potrafią wyjść dalej poza religię, a jednocześnie dalej zachować pewne wartości duchowe i z tej perspektywy zobaczyć rywalizację bogów, wezmę w cudzysłów. Moje pytanie, bo wiem, że przygotowałeś fajny start, zawsze masz mnóstwo fajnych rzeczy przygotowanych, a mianowicie chcesz sięgnąć do kwestii, która dzieje się dzisiaj na naszych oczach. Profetyczna, nie wiem, zapowiedź zbudowania trzeciej, tak, odbudowania właśnie świątyni jerozolimskiej. Lud, który się zdaje, że jest najstarszy na ziemi, ma swoją profetykę. Czy to jest według ciebie, można powiedzieć, powiązane powiedzmy z bogami, czy z istotami pozaziemskimi, i co by miało z tego wynikać, na przykład na Bliskim Wschodzie jest taki kocioł przecież. Tak, to jest bardzo tricky pytanie, jakie zada się. Zanim zacznę, jeszcze się wytłumaczę, bo ja dzisiaj, jak Janek Koz wyglądam, okazało się, że moje słuchaweczki małe, których do tej przez te 18 odcinków świetnie działały i działały jeszcze dziś rano, nagle przestały działać, nie słyszeliśmy się zupełnie, więc musiałem wyciągnąć, znaleźć te słuchawki, w których nagrywam moje normalne, regularne programy. Nikt mnie nie widzi, nikogo nie muszę straszyć. No a dziś w tym moim hełmofonie będę występował, bo tylko tak możemy się słyszeć. Ale wracając do tego, do tej kwestii, od której rozpocząłeś. Profetyczne, kwestie profetyczne. To jest samo centrum pewnej starej, bardzo starej religii, wyznawanej przez tak zwany naród wybrany. Ten naród zajmuje się nauczaniem i przepowiedniami. Wiemy, że w jego historii mamy tam różnych proroków, Ezechiela, Eliasza, Daniela. Jest ich cała plejada. Jest ich setki, a jak nie nawet tysiące, ale do grona celebrytów dostali się tylko ci, którzy mieli ten najmocniejszy przekaz i ten przekaz ewentualnie gdzieś miał odzwierciedlenie setki, a może nawet tysiące lat później po tej przepowiedni, która nastała. I teraz, dlaczego na to tak zwracam taką wielką uwagę? Dlaczego to jest takie ważne? Z tego względu, że nawiązuje to do pewnego specyficznego rozumienia, czym jest przepowiednia. Jak my rozumiemy przepowiednię? My rozumiemy przepowiednię w ten sposób, że wychodzi jakiś nawiedzony człowiek, najlepiej brodaty i solidnie wyglądający, przymknie lekko oczy, tak? Przymknie oczy, przewróci tymi oczami, rozejrzy się po niebie w prawo, w lewo, a następnie powie coś i powie, że tak się ma wydarzyć i tak będzie. Kiedy? On nigdy za bardzo nie wie, ale to ma się na pewno wydarzyć. I my teraz czekamy, czy większość ludzi, którzy słucha tych przepowiedni, uważa to, że ten człowiek miał wejrzenie w przyszłość i że to musi się wydarzyć. Nie ma innego wyjścia. Tymczasem wcale tak nie jest. Jeżeli wczytać się w tego typu pisma, zwłaszcza pisma talmudyczne, i zacząć zastanawiać się nad pewną logiką przepowiedni, tak naprawdę okazuje się, że przepowiednia jest niczym innym, jak tylko scenariuszem. Czyli, że ktoś, ten pan, który przewraca oczami, on wcale nie przewraca oczami. On daje bardzo mocną, przemyślaną koncepcję. Koncepcja jest taka, że jeżeli zrobimy w ten sposób, to będzie jakiś, coś osiągniemy. Na końcu jest jakiś cel, jakieś punkty do zdobycia, ale pod warunkiem, jeżeli program, który ja teraz przedstawiam, czyli ten prorok, zostanie zrealizowany. To się wcale nie musi odbyć. I moje myślenie o tym jest takie, ponieważ zauważyłem pewne nieścisłości w jednej z mniejszych przepowiedni, a jest to przepowiednia świętego Malachiasza. Święty Malachiasz przewidywał kolejnych Papież, papieży. papieży kolejnych, tak, bardzo ciekawe. I
I paradoksem u Malachiasza jest to, że od momentu, kiedy zaczął te swoje przepowiednie, ci następni papieże, tuż po jego śmierci, nie za bardzo pasowali do jego koncepcji. Im większa różnica czasu pomiędzy śmiercią Malachiasza a kolejnymi wyborami papieżami, tym jego precyzyjność była większa. I zdumiewająca precyzyjność jest w wyborze obecnego papieża, Franciszka. Jakże on wspaniale pasuje do przepowiedni Malachiasza, jak pięknie się też wpisuje jako ostatni papież Kościoła Rzymskiego. I nagle przyszło mi do głowy, że tak naprawdę to nie przepowiednia się sprawdza, tylko przepowiednia jest scenariuszem, który się realizuje, czyli dostosowuje się rzeczywistość do tej przepowiedni. Dlatego o tym mówię, ponieważ tak powinniśmy traktować przepowiednie. Nie jako coś, co musi się wydarzyć, tylko jako scenariusz, który ktoś chce zrealizować i dał sobie czasami bardzo dużo czasu na realizację tego, czego... Wiesz, dokładnie i to od lat taki sam punkt widzenia na to, na tę sprawę, czyli potężne siły, których my nie ogarniamy, o których prawie nic nie wiemy, siły, które są za tą zasłoną. Czy to są siły, wiesz, w świecie materialnym, takim 3D, czy też w tych wymiarach bardziej energetycznych, duchowych, które coś mają cały czas do czynienia z ludźmi, mają swoje plany, tak? My jako ludzie jesteśmy, że tak powiem, częścią ich globalnego planowania i jako nasze szachownicy pewne rzeczy sobie po prostu ustawiają, planują i do tego dążą. I to jest jakby, jak powiedziałeś, czytanie, czy nawet nie tyle odczytanie nawet cudzego planu, bo są tacy, tak jak na przykład jakiś chłopiec, jakiś taki, wiesz, naturalny, to on na przykład ma to, on odczyta ten scenariusz w sposób paranormalny i powie, że tak się może zdarzyć. Ale nie zdarzają się wszystkie przepowiednie do końca, tak, według mnie, ponieważ toczy się gra między, wezmę cudzysłów, bogami albo tymi siłami. I każdy ma trochę inny plan. I dlatego też plan, który na przykład zrobią Rosjanie, już tak upraszam, żeby to do ziemskiej perspektywy sprowadzić, bo ja uważam, że właśnie jako w niebie, tak i na ziemi. Ty tutaj masz takie bardziej miękkie na to spojrzenie, a ja tak na twardo mówię, zobacz. I teraz tak, jeżeli Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy rywalizują, a każdy ma swoją strategię, swój plan, swoje dalekosiężne plany, co więcej, te wielkie siły, tak jak mówimy o Żydach, prawda, o Izraelitach, to są, to oni będąc też w powiązaniu z jakimiś, wezmę w bogami w cudzysłów, oni mają głęboko plany osadzone w bardziej, w języku ezoterycznym bym powiedział, o dużo większe sprawy niż to, nie wiem, że wygramy wojnę i będzie dobrze. Bo czasami może chodzi o to, a nie poświęcimy iluś tam milionów ludzi, bo będziemy mieli coś załatwione z punktu widzenia jakichś naszych celów, tak? Czyli cele i wartości tych, którzy stoją nad ludźmi, mogą być zupełnie inne niż to, co sobie ludzie wyobrażają i co robią na tym niższym poziomie, prawda? Ale te właśnie kosmiczne rywalizacje powodują, że nie wszystkie scenariusze się sprawdzają, tak jak na wojnie. Hitler planował jedno, ale von Paulus musiał się poddać, ofensywa zimowa, prawda, stanął pod, wiadomo, tak, pod Moskwą, nie dostał się dalej, Stalingrad i tak dalej. Więc uważam, że to jest taka gra, która toczy się między wielkimi, ponad naszymi głowami. Nieraz się udaje niektórym stronom tej gry uzyskać swój plan, bo wygrywają. Jak na przykład mecz wygrywa jakaś drużyna, bo ma lepszego trenera, lepszych zawodników, lepiej jest przygotowana i realizuje swój plan taktyczny, czy coś tak mówię. Realizuje swój plan taktyczny, skutecznie zrealizowała, a inny raz nie zrealizowała. I stąd jest ten problem z przepowiedniami, że niektóre się sprawdzają, a niektóre nie. Teraz co o tym sądzisz, właśnie o tym sprawdzaniu się i niesprawdzaniu? Bo tak, no, jest. Tak jak powiedziałem. Są to pewne scenariusze. No I teraz te scenariusze, forma przepowiedni jest bardzo głęboko wpisana w nas samych. Dlatego, że wszystkie prymitywne społeczeństwa, zanim jeszcze powstały narody wybrane i mniej wybrane, czy jakieś inne historie bardziej zorganizowane, czy nawet plemienne, w momencie, kiedy powstają plemiona, dopiero wtedy powstaje instytucja kogo? Szamana. Szamanizm nie jest nawet religią zorganizowaną. Szamanem mógł być każdy i nieoczekiwanie. Ten szaman przez to, że ma to paranormalne wejrzenie w jakąś zupełnie inną rzeczywistość, co jakiś czas miał jakąś wizję tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Przepowiadał. Przepowiadał komuś szczęście, przepowiadał komuś długie życie, przepowiadał dobre plony, przepowiadał wojny i krew. Ludzie się tego trzymali, dlatego przez te tysiące lat instytucja przepowiedni, forma przepowiedni tak głęboko wniknęła w naszą
Ja już bym powiedział nawet pewną budowę genetyczną. Jesteśmy bardzo otwarci na przepowiednie. Możemy być niezwykle wykształconymi, wspaniale świeckimi osobami, które mówią, ja nie mam z religią i z zabobonami nic wspólnego, ale taki ktoś, taki ateista, który nie chce w nic wierzyć, nieoczekiwanie mówi, popatrzcie w takim razie na globalne ocieplenie, mój model wskazuje, że za 10 lat nie będziemy już żyli. Co to jest model? Model jest niczym innym jak nowoczesną formą przepowiedni. Jest to tylko i wyłącznie... Dokładnie. Zmieniamy tylko słowa. No, natomiast działa to na tej samej zasadzie. Dlaczego wierzymy w te modele komputerowe? Wspaniałe. Dlatego, że instynktownie czujemy to jako przepowiednia. A przepowiednia jest z ludzkością od samego początku. I dlatego jest tak potężnym narzędziem. Ale wiesz, dobrze, że powiedziałeś, bo uważam, że trzeba przez chwilkę skupić się na tym właśnie takim rozwarstwieniu między projektowaniem, prognozowaniem, tak zwanym naukowym, specjalnym, tak zwanym, tak? Bo ono oparte jednak jest na pewnej ilości informacji zgromadzonych przez ludzi. Generalnie, to już się przetwarza, matematyka oczywiście, pewne algorytmy, pewne koncepcje, doktryny, metodologie, prawda, oni robią to w oparciu o ten materiał. Natomiast kiedy mówimy o przepowiedniach, to doskonale wiemy, że często te przepowiednie kompletnie jakby się nie trzymają tego tak zwanego racjonalnego, jakby naukowego jakby jądra i są kompletnie odjechane, ale są oparte na prognozach, które na projektach scenariuszy, bo to bardzo dobrze to używasz, tego słowa scenariusze też tego czasu używam, które są zaprojektowane wysoko, daleko, jakby ponad głowami ludzi, a ludzie uprawiający tą prognostykę, tą naukową jakby futurologię, oni się od tego odcinają, oni nie chcą z tej wiedzy korzystać, oni w ogóle nie uznają, że istnieją nawet, nie wiem, istoty pozaziemskie, istoty duchowe, oni tego nie uznają, tego w ogóle nie ma w ich paradygmacie. Oni operują danymi wziętymi tu z twardej cyfrowej ziemi, a ci, którzy są właśnie jakby poza nauką, oni biorą z tych scenariuszy, które ktoś kiedyś ogłosił, a więc ogłoszony jest scenariusz przez Izraelitów, tak? Ale też zauważ, że wszystkie te kultury, które nawet ze sobą nie do końca mają coś wspólnego, a nawet gdyby, to cały czas mają swoich właśnie na te dzisiejsze czasy mesjaszy, że są to czasy ostateczne. I jeden mówi, że przyjdzie, bo Żydzi mówią, że jeszcze nie mieli tego swojego mesjasza. Chrześcijanie mówią, jakżeż przecież to jest Jezus, a jak wygodnicy... No to właśnie. Nie, no, ale to jest nasz. I teraz pokaż mi ważne, istotne Maitreya i tak dalej. Nawet religie wschodu mówią o jakimś przełomie, o tym cyklu. Więc wszyscy oczekują w każdej kulturze, nawet niekoniecznie takiej twardej religii, ale w każdej kulturze w wymiarze religijnym rzeczywiście najbardziej mamy po prostu pewną profetyczną wizję, dojdzie do czego, co nazywamy końcem tego świata. I sam wie, że tak jest. Cała literatura jest o przepowiedniach, gdzie byś nie sięgnął, czy do jakiej kultury byś nie sięgnął. Nawet Indian Hopi. Tak. Tych prognozy i taką wiesz. Tak. Jest temat. Tak, ale znów, tak, jest jak najbardziej, ale znów nie jest to efektem działalności Boga, czy Bogów, czy jakichś niezwykłych sił paranormalnych. Ten upadek i tak zwany koniec świata jest wynikiem stworzenia cywilizacji przez człowieka. I pewnie bym też na to nie wpadł, gdyby nie analiza kultury i cywilizacji Majów. Okazuje się bowiem, że Majowie, którzy stworzyli nieprawdopodobnie wysokiej jakości matematykę, operowali liczbami, to w sensie astronomicznym, jednocześnie bez lunet. Oczywiście, te kalendarze chociażby o tym wskazują na to, jak nieprawdopodobny sposób abstrakcyjnego myślenia posiadali Majowie. I wyliczenia. I cóż Majowie wyliczyli? Wyliczyli, że ich cywilizacja, idzie w złym kierunku. Jeżeli pozwolą jej rozwijać się w taki sposób, jak się ona rozwija, dojdzie do momentu, że się po prostu rozsypie i rozpadnie i nie będzie w ogóle Majów. I co Majowie wówczas zdecydowali? Zdecydowali, że zanim do tego dojdzie, sami to skończmy. Wyjdźmy z miast, zostawmy nasze demony, rozbijmy, wciągnijmy te demony w te nasze figurki, rozbijmy figurki, przeklnijmy nasze miasta, zasypmy je nawet ziemią, pozwólmy, żeby zarosły dżunglą i my pójdziemy do dżungli żyć jako prymitywni ludzie i będziemy żyć tam dotąd, dopóki nie pojawi się ktoś, kto nam podpowie, co mamy zrobić, żeby nie wpaść w ten cykl rozwoju cywilizacyjnego, który doprowadzi nas do tragicznego końca. Dobrze. Większość innych nacji takiej wysoko rozwiniętej matematyki nie ma i dlatego zmierza tak, do tego punktu, do tego, oczywiście.
Tylko wiesz co, Siłą rzeczy. żebyśmy pokazali, wiesz, pewne, jeżeli są pewne różnice właśnie w narracjach, to żebyśmy właśnie tu uchwycili, pokazali, bo to nie o to chodzi, że ta jest słuszna, a ta nie jest słuszna, tylko one mogą pokazywać różne aspekty tego, co się dzieje i może nawet obie te narracje są uprawnione, tylko zależy jakby na którą stronę medalu patrzysz. Więc jak ty mówisz w ten sposób, że nie mieszaj w to kosmitów, oni tu jakby w żaden sposób nie ingerują i nie projektują jakby tej rzeczywistości. Oj, ingerują, ingerują. Ależ tak. W którymś momencie tak powiedziałeś, właśnie oni ingerują, więc tak skala tego, co my robimy na własny rachunek, o się biorę to w cudzysłów, bo to, co my robimy na własny rachunek, nie da się tak łatwo oddzielić od tego, jakie są strategie, historyczne zaszłości, obecne jakby, no właśnie, plany działania tych grup, nazwijmy to pozaziemskich, pozaludzkich, dobra? Bo to też nie muszą być też fizyczne, prawda, a dokładnie też jak my, tylko różne są rasy, po prostu jest zanurzone w historię powstania Ziemi i człowieka i w związku z tym cały czas się po prostu miesza w tą grę, bo każdy uważa, że my jesteśmy częścią nich i nikt nie chce oddać, jak to się mówi, jakiejś części nas i toczy się po prostu walka i te scenariusze zostały napisane przez różne grupy i tak dalej, ale kto wie, czy w jednym punkcie jednak z jakiegoś powodu nie spotykamy się w miejscu, który oznacza, tak, nastąpi kryzys tej cywilizacji, nastąpi upadek, bo myśmy sobie to wcześniej też już założyli, rozumiesz? Ja to bym chciał ciebie zapytać, czy ty zakładasz po prostu, że to tak samo siebie następuje ten upadek cywilizacji, czy też on został w dużym stopniu, nie wiem, antycypowany, a przez to zaprojektowany. Tak samo jakbyś powiedział, masz drzewo, masz hodowlę bydła, no cokolwiek, no najpierw wiesz, że są młode, potem je rozwijasz i potem wiesz, że one się zestarzeją i trzeba coś z tym zrobić. Niektóre pójdą na rzeź, niektóre pozwolisz, że zdechną, umrą normalnie. Więc jak znasz historię z wyższego pułapu niż taki ten nasz ziemski, to ty wiesz, jakie są cykle. Rozumiesz to i te nasze dążenia sprzęgnięte są z planami tych globalnych grup pozaziemskich, które grają i to się styka ze sobą, gra. To nie jest tak, że... Styka się, tak. To co o tym nasze... myślisz właśnie, że tak. Oni tą grę też się wmieszali się w tą historię ludzkości. Tak, tylko jest my jako ludzie, którzy wyrośli na tak zwanym zdrowym korzeniu cywilizacji europejskiej, na rzymskiej i greckiej mitologii, na rozwoju kultury europejskiej, która dziś jest przez wielu uważana za najlepszą i najwybitniejszą kulturę w historii Ziemi, ponieważ jak żadna inna potrafi latać w kosmos i ma telefony komórkowe na przykład, a żadna inna nie powstawała. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że nasza cywilizacja tak naprawdę jest cywilizacją bardzo młodą, żyjemy w pewnym zamieszaniu. Narzucono nam szereg wierzeń religijnych, a jednocześnie wszystkie szamańskie wierzenia starożytnych plemion, czy to słowiańskich, czy to germańskich, czy to galijskich, zostały w brutalny sposób zniszczone. Przez to utraciliśmy kontakt z tym czymś, co napędzało te inne cywilizacje, takie jak na przykład wspomniana przeze mnie cywilizacja Majów, czy ta, o której zaczęliśmy, czyli starszych ojców w wierze, czy starozakonnych, czy jak to by ich nie nazwać, bo wszystko wskazuje na to, że te wszystkie tak zwane bardzo stare religie nawiązywały kontakt z czymś, co jest pozaziemskie, z czymś, co jest spoza naszej planety, jest inteligencją, jest w jakiś sposób obce dla naszej planety i jest nawiązany kontakt. I ci ludzie normalnie rozmawiają. Jeżeli ktoś sobie poczyta uważnie Stary Testament, to zobaczy tam, że istota pozaziemska Jahwe normalnie sobie dyskutuje na różne tematy z Mojżeszem. Naucza go, poucza go, straszy go. Cały czas prowadzi tą interakcję. To samo się dzieje, jeżeli poczytamy sobie Popol Vuh Majów. To samo dzieje się chociażby w mitologii czy w religii Greków czy Sumerów. Nie Greków, Greków również, ale miałem na myśli Egipcjan i Sumerów. Ci ludzie rozmawiają z jakimiś istotami. U Sumerów widać to najlepiej. Dziś zostało to w formie tych rozreklamowanych przez Sitchina Anunnaków, ale ktoś, jakieś istoty, jacyś Apkalu przyszli na Ziemię z jakiejś innej przestrzeni, z jakiejś innej planety. Są to wręcz istoty pozaziemskie, bo pomagają człowiekowi, cywilizują go, przekazują mu pewną wiedzę. Człowiek na bazie tej wiedzy buduje cywilizację, ale jednocześnie, wszyscy, co jest uniwersalne, wszyscy go przestrzegają, tego człowieka, przed czymś. Robi to Jahwe,
robią to bogowie z Popol Vuh i robią to bogowie sumeryjscy. Czyli żeśmy się dogadali od początku do końca, absolutnie, że ta ingerencja ma miejsce, że ten rozwój ludzkości nie jest, jakby tak powiedzmy, jak to się mówi, endemiczny, żeby użyć słowa, wiesz, takiej trochę z przyrody, nie tylko cała gra w związku z tym polega na tym, że my próbujemy tutaj z perspektywy ludzi, którzy chcą być racjonalni, zobaczyć, kto jakby z kim trzyma, kto jakie uformował, powiedzmy, światopoglądowe, religijne, nazwijmy to, nurty. Zastanawiam się, kto stoi na przykład to też za ludźmi, którzy są na przykład ateistami. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, oczywiście. Bo uważam, że w tak bogatym wszechświecie, o czym słyszymy, czy to nie jest do zweryfikowania, ale zakładam o bogactwie tego życia wokół nas. Ateiści już mają swojego Boga i zaraz wszyscy go znają, i zaraz do niego. Ale mówię tutaj oczywiście o tym. Jest to istota pozaziemska, na dodatek. Pozaziemska, albo znaczy grupa, no bo wiesz, która rzeczywiście również tak jak my na Ziemi. Ja też jako młody chłopak miałem taką fazę, więc wiem, na czym polega ten filozoficzny ateizm, i on jest, że tak powiem, nacechowany pewnym typem racjonalizmu, wiesz. On ma nawet swoją motywację etyczną. Ona polega na tym, że sobie po co nam jakiś Bóg, który będzie nas karał za to, czy jesteśmy dobrzy, czy też nie. My z własnego wewnętrznego sumienia chcemy być dobrzy, tak? I możemy być dobrzy. Tu w swojej humanistyce szukamy tych wartości. Nie potrzebujemy Boga, żeby być etyczni, rozumiesz? Taki jest jakby kanon myślenia, powiedzmy, tego ateistycznego. To się nie da. Czego się nie da zrobić? No, nie. Znaczy, na poziomie takich zachowań, wiesz, proludzkich jest mnóstwo ludzi, którzy mają ateistyczne podejście, a byli wspaniałymi, uczciwymi ludźmi, a mamy mnóstwo religijnych osób, którzy wierzą i wiedzą, że Bóg, w cudzysłowie, Bóg każe, co się to jest tylko takie przerysowanie, i narobili wiele bardzo, bardzo brudnych rzeczy, brzydkich rzeczy. Już nie chcę o to mówić, że to wiesz, że to się ateiści źli, a tamci są dobrzy, bo to tak nie jest w etyce, wręcz się miesza. Natomiast wiadomo, że ateiści nie mają racji, ponieważ wykluczają na przykład życie po śmierci fizycznej, wykluczają istnienie tych wszystkich światów duchowych. Tylko zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby w tych pozaziemskich układach ktoś miał większą technologię, bo no musi mieć przelatując, a jednocześnie jakby nie czuł i nie widział i nie rozumiał tej całej sfery duchowej, jakby ją ignorował. Bo tak jest z ateistami, oni ją ignorują, mówią, to jest nie do sprawdzenia, ja się tym nie będę interesował. Więc ci pozaziemscy mogą mieć też bardzo podobną filozofię i bardzo rozwiniętą technologię. I jaki to jest, wiesz, co mi chodzi, żeby, to jest oczywiście, my modelujemy tą rzeczywistość, my ją symulujemy, my jakby rekonstruujemy rzeczywistość, która wydaje nam się, bierzemy to, ja uważam, z pewnych przemyśleń całościowych, a nie z twardej empirii, bo ty nie masz kontaktów z jakąś grupą pozaziemską, która mówi, my jesteśmy ateistami, nie ma żadnej siły wyższej, nie ma kreacji tutaj, bo to my jesteśmy kreatorami i jakby zamyka się sprawa. Rozumiesz, ale zgadzasz się z tym, że też tacy pozaziemscy muszą być, to trudno udowodnić dzisiaj. I trudno, i nie trudno, dlatego że szukamy absolutu, który nas zawsze przerasta. Robiono to we wszystkich starych religiach, zrobiono to w młodej religii, takim jaką jest chrześcijaństwo, bo ta religia ma zaledwie 2000 lat. Stworzono, absolutem jest coś, co jest też czymś pozaziemskim, bo nawet Jezus mówił, że królestwo moje jest nie z tego świata. I dziś, kiedy jesteśmy w takim apogeum epoki oświecenia, bo to wszystko, co dzieje się dziś, to zachłyśnięcie się technologią, to wszystko wydarzyło się w momencie, w tych czasach, które my dzisiaj nazywamy oświeceniem, kiedy zaczyna się ta wielka rewolucja przemysłowa, czyli gdzieś wokoło, pod koniec XVII wieku, XVIII wiek, ona już zaczyna być rozpędzona, XIX wiek jest wiekiem pary, zmienia się ludzkość, zmieniają się jej potrzeby, łamane są wszystkie poprzednie stare tabu i między innymi jedno z nich jest takie, że ludzie nagle zaczynają porzucać ten tak zwany tradycyjny absolut, czyli Boga. I mamy te wszystkie kolorowe historie jak z Wolterem, który jest kimś, kto walczy z religią, aż do momentu, kiedy sam znalazł się na łożu śmierci i okazało się, że tam zaczął wołać księdza. Jednak mimo wszystko, że gdzieś dostrzegł jakąś duchową wartość tego wszystkiego, ale jest to olbrzymi przełom. Przez tysiące lat człowiek jest bogobojny. Nagle technologia sprawia, że teoretycznie okazuje się, że można żyć bez Boga, ale nieoczekiwanie. To technologia sama staje się tym Bogiem i stwarza bardzo abstrakcyjnego Boga. I my dziś mamy tego wspaniały przykład, i to wspaniale nazwany, ten dzisiejszy Bóg. Ludzi, którzy nie wyznają tradycyjnych religii i uważają się za ateistów, oni tak naprawdę słuchają
nauki, a nauka dziś jest podparta na bóstwie, które się nazywa sztuczna inteligencja. Jasne, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja bym tutaj przez chwileczkę, wiesz, bo tu tak jest mnóstwo tych niuansów. Och, oczywiście, bo żyjemy w ciekawych czasach, ponieważ jest absolutny przełom. Chcę zgłosić jakby, ja to kiedyś nieraz mówiłem, chcę zgłosić ten już używany przeze mnie często przykład, w jaki sposób tworzy się religię, dysponując rzeczywiście technologią, ale taką religię, jaką po prostu, powiedzmy, my w pewnych kwestiach może to być religia judaistyczna, może to być jakiś islam, może to być też i w jakimś sensie katolicy, czy jakieś odmiany chrześcijaństwa. Aczkolwiek tu sprawa jest trochę grubsza i głębsza. Otóż chodzi o to, że jeżeli ja bym dzisiaj, ja po prostu miał, a są tacy na ziemi, są tak nowoczesne technologie i tacy specjaliści i taki brak etyki, że my jesteśmy w stanie po prostu, jak już kiedyś mówiłem, zmieszać, powiedzmy, swoje nasienie. Obecnie, tak jak to mamy inteligentnych, wykształconych ludzi, sobie powybieramy, powiedzmy z nasieniem jakiś, powiedzmy, nie wiem, typu goryli, którzy dzisiaj żyją na ziemi i tak dalej, zrobić z tego po prostu taką rasę ludzi, ale na niższym poziomie intelektualnym, tylko po to, żeby mieć swoje po prostu, jakby to powiedzieć, swoją pomoc, czy sobie domową, czy pomoc do ciężkich prac. Przecież jak się właśnie sięgnie do tych właśnie, ktoś powie, Sitchinowskich, powiedzmy, ale to nie tylko o niego chodzi, wiesz, tych mitów na ziemi, czy też zapisków w tabliczkach klinowych, generalnie tam z terenu Iraku, to chodził się o Sumer, no to my widzimy, że ludzie zostali stworzeni jako pewien rodzaj podgatunek do pewnych czynności. I teraz tak, jak ja takie coś bym robił, to co taką społeczność, bym jeszcze ich namnażał, dopuszczono do tego, by namnażanie było poprzez właśnie, no, że powiedz płcią i tak dalej. Ja bym po prostu musiał stworzyć im religię. A ta religia ma polegać na tym, że ja i ta społeczność, tu bym się nazwał Jahwe na przykład, bo byłem szefem tej całej, nazwijmy to, grupy, tak, jestem... Korporacji. Tak, jestem szefem korporacji. Korporacja w ogóle to jest, jaka jest, no, każdy może widzieć. I w tym momencie ja po prostu zaczynam po prostu, wiesz, my tak, muszą mieć 10 przykazań. Po pierwsze, no nie mogą mieć cudzych bogów przede mną. Rozumiesz? Nie mogą mieć cudzych bogów przede mną. To jest pierwsze, co bym powiedział. Ja specjalnie to sprowadzam do takiej sytuacji, że ja to robię, żeby właśnie pokazać od bebeków taką możliwość. Mówiąc w skrócie, każda religia musi mieć swoje tabu. Bez tabu czegoś, czyli zakazu, jest niemożliwa do... To swoją drogą, ale ja bym teraz popatrzał... I na tabu buduje się nakazy i zakazy i regulacje. Ale poczekaj, ale mimo wszystko, ja bym na ten moment tą narrację sprowadził do pragmatyzmu. Zobacz, powiedziałbym im właśnie, że tak, że mają nie zabijać i nie kraść, ponieważ to jest, przecież to ta populacja by mi się szybko sama od wewnątrz rozwaliła, tak? No, więc wiadomo, dałbym bardzo surowe kary jako Bóg, że nie mogą kraść i tak dalej. Tam było jeszcze nieco dużo, już parę takich różnych rzeczy. Wziąłbym po prostu to wszystko, zapakował i cały czas nadzorował to stado, tą społeczność, przepraszam, takie słowo stado, żeby ono pracowało i działało słusznie. A to, że świadomość stworzona, dana tym ludziom jest trudna do okiełznania, to jest historia ludzkości, która w mojej ocenie została w ten sposób jakby ten nasz odłam tutaj jakby wrzucony, ale nie sposób jest i genów DNA pewnych, i świadomości, która jest nie do, bo to jest boska rzecz, tak spacyfikować, żeby to stado, za przepraszam, robiło to, co oni chcą. I zrobiło, co się zrobiło. Wyszliśmy na ludzi, którzy dzisiaj siedzimy takich dwóch i pyszczymy i mówimy, zaraz, ale my w ogóle się to nie zgadzamy, nie? A my w ogóle wiemy, że wy jesteście, nas zaprojektowali, że się tutaj ułożyli, tak, ale my nie chcemy być takimi niewolnikami, bo nasza świadomość przerosła wasze, że tak powiem, prognozy, wasze plany i tak dalej. Może nie dlatego zaplanowali, że jak my dojdziemy do tego pułapu, to będą chcieli nas zniszczyć w ramach tego, jak to się mówi, końca świata, bo uznają, że stado się za bardzo inteligentne zrobiło, zaczyna dorastać bogom i zaczyna kwestionować w ogóle tamtejszą władzę, no i co my z tym zrobimy? Na szczęście jest Bóg przez duże B, to znaczy jest ta kreacja, ta gigantyczna, wielka, cudowna, wiesz, jakaś najwyższa siła, która, jak to powiem, i tak, jak to się na szczęście moderuje wszystko. No, no tak, ale jego opis, czy jego rozumienie na przestrzeni dziejów absolutnie się zmienia. To, co my dzisiaj uważamy za przejaw istnienia tego boskiego absolutu, w momencie, kiedy my odejdziemy i cywilizacja się zmieni, zmienią się jej wartości, to wszystko zginie. Czyli generalnie ja patrzę na to w ten sposób, że ta gra w religię to jest tak zwana, to jest dla mnie gra na długość i ciągłość cywilizacji. W momencie, kiedy bogowie tak zwani z danej grupy społecznej się zużyją, jak na przykład bogowie sumeryjscy, przestają odgrywać jakąkolwiek rolę
I po prostu giną, nazywa się ich mitami, przestają oddziaływać na ludzi, przestają mieć na nich wpływ. Czyta się te wszystkie historyjki jako fajne historyjki, jak Jan Parandowski opisywał na przykład mity greckie. Ja na początku, kiedy przeczytałem po raz pierwszy mity greckie, a wtedy jeszcze chyba 10 lat nie miałem, myślałem, że to jest w ogóle jakieś są historie przygodowe. Myślę, jacy fajni byli ci Grecy. Dopiero później, to dużo później, grubo po 30, spojrzałem, te mity greckie wpadły, Parandowskiego wpadły mi raz jeszcze w ręce i pomyślałem sobie ze zgrozą, przecież ja czytam książkę religijną. To jest księga religijna. To jest księga, która ma coś, czegoś nauczyć ludzi i o czymś opowiedzieć. To nie są żadne przygody. To nie jest błaha książeczka. To jest rodzaj religii, która przestała być aktualna, ponieważ świat antyczny zginął. Zresztą w ostatnim nawet naszym spotkaniu mówiliśmy o tym, że epoka brązu, w której te mity greckie czy ta filozofia grecka powstała, odeszła w sposób taki tak nagły i jako generalny reset cywilizacji. Odeszła wraz ze swoimi właśnie bóstwami, religiami, systemem moralnym, jaki stworzyła ta cała cywilizacja. I to się wszystko zmieniło. I w tym momencie nasze pojęcie absolutu boskiego, ono również się zmieni z naszym odejściem. Kiedy nasza cywilizacja ulegnie resetowi, nie, to jest poza naszą kontrolą, co dalej będzie kojarzyć się z tym, czym jest ten absolut i z czym będzie kojarzony. Dziś, ponieważ żyjemy w czasach przełomu, zauważamy jedną bardzo ważną rzecz i dlatego dzisiejsza rozmowa jest w tym programie, który ma dotyczyć UFO. Że bardzo często, że niemalże za każdym razem, w każdej religii widzimy, że ta istota boska jest czynnikiem zewnętrznym, jest czynnikiem pozaplanetarnym, że wręcz cała masa historii sugeruje, że to ktoś przybył, o wiele lepiej zorganizowany od nas, o wiele bardziej mądry od nas i inteligentny od nas, po to, żeby nas ucywilizować i po to, żeby nas w jakiś sposób kontrolować, bo chce osiągnąć z nami, przy użyciu nas jako narzędzi, jaki swój własny cel. Tak, także bliskimi, ale baczmy, że my jako ludzie, ja sprowadzam znowuż na Ziemię, bo są tacy ludzie na Ziemi, którzy w sytuacjach na przykład, gdzie jest Afryka, gdzie wiadomo, co tam się dzieje, jadą tam na różne misje, podszyci dobrą intencją, chcą pomagać, uczyć ich, powiedzmy, żeby żyli w lepszych szkoły i tak dalej, tak? Oczywiście przy okazji, jak tam jadą, to w większości przypadków sprzedają, że tak powiem, jakąś swoją filozofię, swoją po prostu jakby widzenie świata. Jak misje różnych religii, to pomagają biednym, ale liczą na to, że ci biedni będą jakby wchodzili w jakieś reguły religijne tych, którzy pomagają. No są też cywilni, są ludzie, którzy są świeccy, na przykład Lekarze bez Granic, tak, mają takie motywacje, a są ludzie, którzy jadą do tej Afryki czy gdzie indziej po prostu po to, żeby ich złupić, żeby ich wykorzystać, żeby po prostu normalnie, bezczelnie nawet zrobić z nich niewolników. No tak to działa, więc mamy ludzi, na których się oddziałuje w dobrych intencjach i przy okazji oczywiście, że się sprzedaje swoją filozofię, żeby nie powiedzieć ideologię, albo swoje światopogląd, tak? To jest jedna sprawa. Druga, używasz, nie pierwszy raz ja to zauważyłem i to w jakimś sensie, ja wiem, że to jest uprawnione, mówiąc o religijności, wtedy nawet kiedy mówimy o nauce, o całej tej ich jakby sposobie wyjaśnienia świata, no to w zasadzie widzimy tam pewne cechy religijności, ale wiesz, no to jest takie troszeczkę no, na poziomie takiego oczywiście metafory, bo musimy mieć pewne jednak definicje. Tak samo byś powiedział, że sprawowanie władzy jest pewnym rytuałem religijnym, bo tutaj, wiesz, zaprzysiężenie prezydenta, przysięgi, ja już o, to są tylko ceremonie. To są tak, tylko ceremonie. Te ceremonie wynikają z tego, że. Nie ma, tu nie ma metafizyki, natomiast w religii jest metafizyka. Jest miałka, płytka metafizyka, ale chce się ją mieć, bo z arystokratycznych wersji, kiedy się robiło te rytuały czy ceremonie, oczywiście mianowania, koronowania, sam dobrze wiesz, każdy król czy królowa to był jakaś emanacja właśnie boskiej, boskości, tak? Niektórzy byli w ogóle bogami, tak, Ludwik XVI, prawda, czy XV, to byli bogowie, wiesz. Na no tak, ale tu religia jest ciągle nadrzędna. Nie, ale człowiek nagle wpadł na pomysł, że może lepiej rządzić ludźmi, jeżeli znajdzie sposób na pokrewieństwo z tym swoim bóstwem. Tak, ale ja zacząłem od tego, że religijność ta na ziemi praktykowana wiąże się z realizowaniem interesów różnych pozaziemskich grup, gdzie rzeczywiście linie krwi też mają swoje znaczenie, czytaj linie genetyczne. Niestety nie wszystkim się to może podobać, bo nagle będziemy dyskutować o różnych rasach, a nam tutaj już wszystko zrobione na ziemi, żeby ta poprawność polityczna czasami nie zachęcała tak. O rasizm.
Przepraszam, rozumiem. Ale po prostu w sytuacji, kiedy naprawdę do czynienia z różnymi rasami pozaziemskimi, od tych dyskusji nie uciekniesz. I to nie chodzi o to, że jedna rasa jest gorsza lub lepsza, bo wiesz, że to nie o to chodzi, ale są różnice rasowe. Jedne istoty są wysokie, drugie niskie. Jedne mają na przykład półkulę mózgową całkowicie zintegrowaną lewa z prawą, a u nas jest trochę inaczej. No Sam to jest eugenika już. A to To czy... tak zwał, a przecież te różnice rasowe, które są według mnie we wszechświecie, one wynikają z eksperymentów genetycznych różnego typu, robionych przez nawet może miliony lat, jeszcze Tak, więcej, miliony lat. eksperymenty genetyczne nadal się wykonuje i Tak, robi ale ja nie mówię, że nie. Tylko chodzi mi o to, żeby tej religijności, jeżeli jesteśmy o religiach, żebyśmy może starali się odwołać do tych form świadomości, które są rzeczywiście religijne. Bo nauka jednak jest pewnym typem, ale to jednak nie jest religia, to jest coś innego. Ale religia teraz może wyjść na to, że religia. Czyli uważasz, że nauka nie jest religią? Przepraszam, ja się nie chcę się sprzedać, ale chcę dać fajny przykład. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi mi tylko o to, że jednak jest to trochę różnica między tym, jak pracuje nauka, a tym, jak pracuje religijność, mimo że obie mają charakter no, religijny. No. Znalazłem stare swoje notatki, robiłem sobie jeszcze na komputerze w formie screenów i to były przepowiednie meteorologiczne sprzed 10-12 lat. I one były straszne, mówiły o tym, że one mówiły tak, 10-12 lat temu, za 10 lat będziemy w ogóle mieli straszliwy kryzys, ziemia będzie spalona, ludzie będą ledwo żyli, będzie katastrofa za katastrofą, będą huragany pustoszyć przez Warszawę, będą przechodzić, przez Europę będą przechodzić, cywilizacja się będzie rozsypywać. Minęło te 10 lat, okazało się, że ta naukowa przepowiednia, znowu ta sama przepowiednia, wcale się nie sprawdziła. Oprócz tego, że zmusza się nas do jeżdżenia elektrycznymi samochodami, oprócz tego, że zmusza się nas do szczytnej ochrony środowiska, ale naszym kosztem, nie kosztem korporacji bynajmniej, czy władców, czy rządzących tym światem, czy elity. I okazuje się, że nauka tak naprawdę, robiąc te swoje projekcje przyszłości, nie robi nic innego niż prorocy starozakonni. Parę tysięcy lat temu. No to jest dokładnie to samo. Opiera się na pewnych przesłankach Tak, ale i wiesz co, właśnie zwróciłem uwagę na to, bo ja też, jak rozmawiam z innymi osobami, nie z tobą, to też mówię, zobacz, nauka właśnie stała się religią. To żebyśmy się dobrze rozumieli, bo my tutaj rozmawiając, ja tutaj jakby szukam jednak pewnej linii granicznej, bo my się rozumiemy, żeby nie nazywać wszystko religią, ponieważ to tak dokładnie to samo nie jest. Ja powiedziałem, nauka uprawia, że tak powiem, taki profetyzm, posługując się materiałem informacyjnym stworzonym w tym naszym 3D. Dostępnym po prostu każdemu z nas. Natomiast te tak zwane religijne, powiedzmy, profetyczne wizje, one bazują na kompletnie innym źródle informacji. Na w ogóle najczęściej w ogóle nie mający nic wspólnego z tym materiałem empirycznym zgromadzonym tutaj dzisiaj, tak zwanym sprawdzanym. Oni mają właśnie informacje, wgląd w scenariusz, cudzy scenariusz przecież pozaziemski. Oni gdzieś tam coś szczytują. Im ktoś podpowiada w channelingu, że będzie tak, mógł kłamie, nieważne, czasami mówią im prawdę. I w tym sensie są to bardzo różne profetyczne wizje. I jedne i drugie często, znaczy i jedne się nie sprawdzają, i drugie też nie do końca się sprawdzają. Zauważ, dlaczego się nie sprawdzają tamte, które pochodzą od czytania tych scenariuszy, o których ty mówisz? W mojej ocenie, cały czas tą hipotezę przywołuję, dlatego, że ponieważ ścierają się scenariusze różnych pozaziemskich, rywalizujących grup czy też bogów, i w naturalny sposób w grze nigdy do końca nie twój scenariusz nie musi wygrać, a po drugie bywa też tak, że ten, kto ten scenariusz ułożył, uznał, że trzeba go zmienić, tak? Skorygować. Jak najwiele rzeczy jako ludzie korygujemy. I tylko to już teraz jakby ten wątek, wiesz, ja już zatrzymam. W tym sensie, tak. rozumiesz, ta różnica między tak zwaną nauką, która myli się cały czas i nie ma, i to jest w ogóle skandal, że oni są tacy nabrzmuszeni, oni są nieomylni, a po prostu co 10 lat będziemy wykazywać po prostu masę błędów i pomyłek. A druga strona też ma trochę podobnie, ale to jest inny źródło informacji. A teraz, wiesz co, ponieważ przed spotkaniem mówisz, powiedziałeś, wiesz co, chciałem zacząć, chciałem tam trochę mocniej pociągnąć wątek teraz tego Bliskiego Wschodu i tej świątyni, prawda, wzgórza świątynnego i tego próby odbudowania plus Tak. rytuału. Weź, proszę cię, zreferuj tą rzecz, bo tutaj za tym się kryje potężny potencjał ewentualnego konfliktu światowego. Stąd ten mój początek był właśnie taki, pokazujący pewną strukturę działania i moje rozumienie działania czegoś takiego jak przepowiednia czy proroctwo, żeby wszyscy mogli zobaczyć, z jakiego punktu widzenia wychodzę i dlaczego uważam, że przepowiednia nie jest czymś, co się niekoniecznie musi się sprawdzić, a jest scenariuszem,
na którym, który może być realizowany przez kogoś, komu bardzo zależy, żeby jednak do takiego rozwiązania doszło. Że niekoniecznie musi się tak wydarzyć, tylko ktoś bardzo, bardzo chce, żeby do czegoś takiego doszło. I między innymi, tak, to jest jego scenariusz. I on wręcz wybiera sobie moment, w którym to ma, momencie i miejscu ma nastąpić. I żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, widzimy, co się dzieje. Ten cały nasz świat dookoła troszeczkę zaczął wirować, stał się bardzo niestabilny, ale tak naprawdę łatwo jest go ustabilizować. Ale dla wielu ludzi, wpływowych ludzi na tej naszej planecie, jest to okazja, żeby móc zrealizować swoje cele. Między innymi jednym z takich, grup jest ta grupa, która od paru tysięcy lat, czyli dokładnie można powiedzieć od 3,5 tysiąca lat, bo od tego czasu Izraelczycy zaczynają spisywać swoją Torę, zaczynają tworzyć swoją religię i powstaje problem tego, że przyjść ma w którymś momencie Mesjasz. I mówią o tym prorocy, właśnie o których wspomniałem, i Eliasz, i Daniel. I ten Mesjasz ma wrócić na ziemię w pewnych bardzo specyficznych okolicznościach. I jedną z tych właśnie okoliczności jest to, że przez ten czas istnienia tej kultury, tej religii, Jerozolima stała się punktem centralnym, punktem świata. Do dziś jest pewnym takim, można powiedzieć, newralgicznym punktem. Łączą się tam trzy kontynenty. I trzy religie świata. Tak. I trzy potężne religie świata. I nawet miasto nie jest jednorodne. Jest podzielone wręcz na trzy części. I niemalże każdy ma do niego wręcz takie samo prawo. I teraz Jerozolima słynna jest z tego, że istniała tam świątynia. I o tej świątyni wspomina i Nowy Testament, wspomina historia. I jak się okazuje, ta świątynia, kiedy została zbudowana po raz pierwszy, została zburzona przez Nabuchodonozora. Odbudowano tą świątynię, król Herod odbudował tą świątynię we wspaniałej formie. I to, kiedy rozmawiamy i mówimy o tym, że Salomon urzędował w tej świątyni, odprawiał swoje rytuały w tej świątyni, że Dawid również był w tej świątyni. To jest właśnie ta świątynia druga, czyli świątynia zbudowana przez króla Heroda. I ta świątynia została zniszczona przez Tytusa, późniejszego cesarza rzymskiego, który zrównał całe miasto z ziemią i zrównał Jerozolimę. Natomiast mieszkańców Jerozolimy wypędził. I między innymi trafili oni jako diaspora w różne miejsca Europy, ale i świata. I stąd mamy tą historię o zaginionych plemionach Izraela. Kiedy to wszystko rozeszło się po całym świecie, kiedy przestał istnieć ten punkt centralny, czyli to, co dzisiaj jest Izraelem i to, co wówczas było Izraelem, gdzie można było kontynuować tą tradycję, powstało coś takiego, powstała seria dokumentów, która dziś nazywana jest jednym słowem, nazywa się Miszna. Jej celem było zabezpieczenie tej całej tradycji judajskiej, jaka powstawała przez ten długi, długi czas. I w tej tworzącej się tradycji judajskiej zaczął tworzyć się pewien nurt interpretacji myśli tych proroków, która mówiła o tym, że jednak Mesjasz wróci, a więc i ten naród musi się odtworzyć, a żeby ten Mesjasz wrócił na ziemię, naród tak zwany wybrany musi mu w tym w jakiś sposób dopomóc. I tym punktem zwrotnym, co dalej pomyślnie kontynuował Talmud, 200 lat później kontynuował to Talmud w dwóch formach, dwóch wersjach, babilońskiej i palestyńskiej. I tym właśnie punktem zwrotnym jest moment, kiedy Izrael znów wróci na mapy świata. Jak wiemy, wrócił. Powstał bardzo silny ruch syjonistyczny, który do tego doprowadził. I ten ruch syjonistyczny jest z jednej strony, my patrzymy to jak na ruch polityczny, a jest to ruch religijny. Jest to ruch zorganizowany w ten sposób tylko, żeby ta przepowiednia proroków o powrocie Mesjasza mogła się zrealizować, mogła się wypełnić. I tym punktem, tym takim, gdzie wszystko się ma zmienić, jest odbudowanie świątyni. Po raz trzeci w Jerozolimie ma powstać świątynia w bardzo konkretnym miejscu. Jest to wzgórze świątynne, na którym stoi dziś meczet Al-Aqsa i jest ta kopuła nad kamieniem. Także to są miejsca muzułmańskie, więc zbudowanie tam świątyni żydowskiej
oznaczałoby rozpoczęcie straszliwej i potężnej wojny o w zasadzie trudnych do przewidzenia efektach, co by się mogło wydarzyć. I to dzisiaj spełnia się na naszych oczach. I teraz, dziś mamy do czynienia z okropnymi rzeczami, jakie dzieją się w Izraelu, w Palestynie, w Strefie Gazy. I patrzymy na to i zastanawiamy się w zasadzie, skąd to się wzięło. Dlaczego ci ludzie z tego Hamasu, którzy są terrorystami, którzy rzeczywiście, ich sposób działania jest trudny do pochwalenia. Dlaczego oni to zrobili? Przecież to nie miało żadnego sensu to, co zrobili. Po co to zrobili? Że to są jacyś dzicy ludzie? Nie. O, jak się okazuje, ci ludzie zrobili to dlatego, że Izraelczycy, bo takich będę teraz nazywał, przygotowywują się właśnie do tego, ażeby móc odbudować trzecią świątynię i czekać na przyjście Mesjasza, upragnionego, i być może dla świata nie miałoby to większego znaczenia, gdyby ci Izraelczycy nie uważali, że wraz z przyjściem Mesjasza ten świat się ma zakończyć i ma istnieć w zupełnie innej przestrzeni. Bardzo fajnie to wszystko tak zrekonstruowałeś i tak też od lat zawsze się temu przypatrywałem z perspektywy tego właśnie Goga Magoga, tej bitwy, której ostatecznej, prawda, wiele wskazuje na to, że to się może odbyć jakby w tym miejscu. Pod miastem Armagedon. Jeszcze Armagedon miasto, tak. Tylko jedno tylko słowo, które w zasadzie potwierdza to od początku założone dzisiaj jakby tematycznie hasło. Mianowicie za tymi właśnie rywalizacjami. Ja wiem, że to dla takich ludzi z bieżącej polityki i historii będzie się wydawało niedorzeczne. Ale z naszej perspektywy, przynajmniej tak ja ją rozumiem, za tymi grupami polityczno-światopoglądowymi, żeby nawet użyję tego słowa specjalnie, żeby nie powiedzieć tylko religijnymi, stoją jakieś konkretne pozaziemskie grupy, które miały swoje wobec siebie koniec końców sprzeczne plany. I teraz tak, o ile ten konflikt tutaj w tym rejonie Bliskiego Środkowego Wschodu to jest, ja uważam, spór w rodzinie, żeby była jasność, spory w rodzinie, to tak brzmi, one czasami bywają krwawe, a może bardziej krwawe niż walki zupełnie obcych ze sobą sił. Albo przynajmniej nie. No, zwłaszcza, że ten spór może zakończyć istnienie świata. Tak, ale także. Bo tam wszyscy dysponują bronią nuklearną. A przede wszystkim dysponuje nią Izrael, bo ma ich co najmniej 500. Tak, tak, a z drugiej strony ma Pakistan, ma swoją własną broń nuklearną. Iran coś tam. Iran też coś ma, a Rosja nie pozostanie obojętna, a wujek sam dołoży swoje. Ale teraz moja taka jeszcze jedna refleksja pozwolę, otóż próbuję w oparciu o ten materiał empiryczny, na który ty przywołujesz go, on jest dużo szerszy, więc w skrócie to zrobiłem. Tak. Ale jest bardzo ważny, że mimo wszystko umysł ma prawo jakby zadać sobie pytanie, cholewka, no dobra, to kto tutaj jakby za ich plecami, kto tam siedzi, jak to jest spór w rodzinie? To są jakieś spory, wiesz, czy to z czasów Sumeru, ale może to są spory przeniesione, ty sam mówiłeś, że te zatopienia Atlantydy, że inne rzeczy działy się poza ziemią. Ja wiem, że poza ziemią i uznaję, działo się wiele dużych konfliktów, zaczynając od tego, co było z Lirą, przeniosło się to na mnóstwo różnych konstelacji i tak dalej i mam prawo podejrzewać i mówić otwarcie, że za tym konfliktem stoją konkretne podzielone gdzieś tam potęgi, ale wyrosły jednak z jednego pnia. Kiedy mówimy islam, kiedy mówimy właśnie judaizm, kiedy mówimy chrześcijaństwo, kiedy mówimy Jerozolima, to koniec końców to wyszło wszystko w zasadzie. Mamy wspólny mianownik, jak jest Abraham, prawda? Bo tak, oczywiście, religia abrahamiczna. A w islamie Jezus też jest jakby uznawany, tylko jako nie tak ważny jak chrześcijaństwo. Żydzi nie uznają Jezusa, to był jakby, nie było czegoś takiego nawet jak Jezus. Ale jeszcze jedno słóweczko. Ale tutaj ta geografia pozaziemska możemy jej próbować szukać, grzebiąc historię, ale my mamy jeszcze inne kultury, które są potęgi, tak, zapożyczone. Mamy Chiny gdzieś tam, Rosja. W jakim zakresie te potężne narody, państwa dzisiaj potęgi, w jakim zakresie jakby one są powiązane z tym konfliktem albo są równolegle, gdzieś tam toczyły się inne dramaty. I ostatnie zdanie. Tak naprawdę mamy w mojej ocenie do czynienia tutaj z kolejnym dramatem rywalizacji sił pozaziemskich, które rywalizują ze sobą od bardzo dawna. Czasami wchodząc w etapie współpracy i pokoju. Dzisiaj też masz sytuację, kiedy Arabia Saudyjska próbuje dogadać się z Izraelem i nawet fajnie w biznesie by szło, gdyby nie na przykład Hamas i Iran, tak? I tu szyici, suici, wiadomo, bo to gdzieś głębiej. Więc krótko mówiąc, gra o pokój i gra o wojnę cały czas tutaj się toczy.
cały czas się toczy i to jest niestety rywalizacja w tym całym naszym wszechświecie. Są siły, które chciałyby pokoju, mówią, dogadajmy się, zróbmy sobie jakiś reset, nie? A są tacy, nie, nigdy tego nie odpuścimy. Są tak zawzięci, tak na władzę po prostu i ego własne nastawieni, że no nie ma tutaj jakby pola manewru. A inni twierdzą, wyjdźcie duchowo poza to wszystko. I są takie kultury pozaziemskie, które w mojej ocenie nie mieszają się tak bardzo w ten konflikt, namawiają strony do tego, żeby wejść na inne rejestry, na inne wibracje. Bo w ten sposób, jak Jahwe i cały ten judaizm widział świat i pozostałe plemiona, zresztą islamem jest podobnie, po prostu, bo niewierni to są w ogóle tylko do, żeby ich wystrzelać, to po prostu to jest jakieś, jakiego mam użyć słowa, żeby nie uwłaczyć nikomu, tak? Jakiego mam użyć słowa, żeby powiedzieć, kto to rozgrywa, żeby tych ludzi na poziomie religijnym doprowadzić do takiej absurdalnej ekspresji, że tak powiem, żeby nie obrazić nikogo. Wiesz, o co mi chodzi, ekspresji? Tak, oczywiście. W jakim sensie tych emocji, złych emocji, w zasadzie to się nazywa fanatyzm. Tak, ale wiemy też, że ci ludzie, ci wszyscy fanatycy, oni mają kontakt z kimś, z jakąś siłą, z którą ciągle nieustannie rozmawiają. Muzułmanie mają ten swój czarny kamień, Kaba. Mamy w Jerozolimie, mamy te święte miejsca, gdzie można porozmawiać z Bogiem, gdzie Jakub na wzgórzu świątynnym po drabinie wchodził sobie do nieba, gdzie po drugiej stronie na Wzgórzu Oliwnym Jezus też kontaktował się ze swoim Ojcem, który też był w niebie, czyli był poza ziemią, nie był na ziemi. Mamy kolejnego pozaziemskiego kogoś następnego. I można to mnożyć. Oczywiście, bo Meksykanie, czyli dzisiejsi Meksykanie, czyli Aztekowie wcześniej rozmawiali, mówili o Quetzalcoatl, prawda, o pierzastym wężu, który też przyleciał z kosmosu, tak, żeby do nich, żeby im o czymś tam opowiedzieć, czegoś im tam nauczyć. Do tego stopnia, że kiedy ta przepowiednia, znów przepowiednia, która mówiła o tym, że biały brodaty człowiek przybędzie do Mezoameryki, to z jakiegoś powodu ci kapłani Azteków nie byli w stanie tego zobaczyć, że te okręty, które wiozły konkwistadorów, to nie jest to, na co oni czekają. Tak byli zamuleni, że tak użyję takiego słowa, tą swoją przepowiednią. Co pokazuje, że mamy tu z czymś do czynienia takim, że z jednej strony, gdy popatrzeć na przykład na religię abstrakcyjną, do której nie mamy emocjonalnego stosunku, jak na przykład religia Mezoameryki, tej prekolumbijskiej. Jak to się stało, że ci ludzie w takie rzeczy wierzyli? I pierwsza naturalna nasza odpowiedź, bo byli prymitywni, a nie byli prymitywni. A wiemy to dlatego, że w momencie, kiedy sobie o tym pomyślmy, popatrzmy na nas samych, na naszą własną kulturę, w jaki sposób się rozwijała. I tu, na tym, na bazie tego porównania będzie widać ten właśnie prymitywizm, ponieważ my również podlegamy ślepo tym przepowiedniom, że gdzieś coś się ma wydarzyć i my ślepo wierzymy, że tak musi być i akceptujemy coś, z czym tak naprawdę nie do końca musimy się wcale godzić, ale mamy wbite do głowy, że to coś musi się wydarzyć i koniec. I musimy po prostu się pochylić i to wszystko przeczekać. I dlatego ta siła pokazuje, że jednak jest coś, czym ci ludzie się kontaktują. Ale bądźmy sprawiedliwi i powiedzmy tak, duża część ludzi, ta tak zwana bardziej racjonalizująca, ateizująca, naukawa, ona po prostu ignoruje te scenariusze właśnie podane w ezoterycznym, znaczy jakby w tych ezoterycznym świecie. Bo tworzy własną ezoterykę. Tak, ale właśnie, ale ona to kwestionuje i w dużym stopniu też często zaprzecza, chociaż jak weźmie dzisiejszych futurologów, czy też ludzi, którzy analizują sytuację polityczną, wielu z nich mówi o tym, że to wszystko trzeba zmienić. Więcej, nawet są plany nowego porządku świata ogłaszane. Tak? Jest jakiś tam Schwab i jest jeszcze kilku innych, którzy tworzą globalistyczne koncepcje, piszą książki i mówią, jak ten świat ma wyglądać. Tak? Więc jakby wpisują się w ten reset, wiesz, wielki reset, zresztą napisał to Schwab taką książkę, zamiast powiedzieć, nie wiem, wielki rozpad i zbudowanie nowego porządku świata. Czyli ja mam takie pytanie, bo tu się rozumiemy. Wiesz, skąd te wszystkie religie, powiedzmy religie, kultury, trendy światopoglądowe z całego praktycznie świata, w większości, skąd one wiedziały, że mają w tych swoich profetycznych, przeróżnych, ważniejszych, mniej ważnych, wiesz, takim biorą średnią, mają właśnie te wizje,
dedykowane na ten współczesny mniej więcej czas, że to naprawdę ma dojść do resetu, ma dojść do jakiejś zmiany. Niektórzy to nazywają, jak to u nas było, końcem świata. Dlaczego? Rozumiesz, o co mi chodzi? To ja nie chcę Tak. powiedzieć, ja nie chcę krzyczeć, o, bo ja uważam tak, czy ja uważam inaczej. Ja po prostu chcę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, że oni wszyscy po prostu byli poinformowani o tym, że coś się zdarzy, a widać wyraźnie, że tutaj też jest gra różnych tych grup, bo za nimi stoją jakieś interesy pozaziemskie. Oni też tu tłuczemy się na ziemi cały czas, a mimo wszystko wszyscy, mimo że się tłuczemy, przepraszam to brzydkie słowo, to mamy ten sam, to profetyczny scenariusz, że będzie koniec świata. Nie wszyscy to wierzą, ja wiem, ale spora część ludzkości to kupuje i wierzy i analizuje. Tak jak teraz mówisz o Żydach i o tym wypełnieniu proroctwa, żeby doprowadzić te, jeszcze te jałówki tam, te czerwone tam gdzieś. Tak, no właśnie. Powiedz to jeszcze ten detal przypomnij, jest bardzo ważny. Tak, to jest bardzo ważne. Wszystko się zaczęło od tego, że kiedy Mojżesz sobie rozmawiał z Jahwem, Jahwe ustalił razem z Mojżeszem, że w momencie, kiedy dokonuje się pewnych rytuałów religijnych w judaizmie, taki teren należy oczyścić. W judaizmie wszystko, co nie jest judajskie, jest nieczyste. Czyli kontakt z nami jest również nieczysty. I każdy prawowierny Żyd musi się w jakiś sposób w tym wszystkim oczyścić. Stąd ta instytucja w religii żydowskiej mykwy, czyli łaźni. Dla nas łaźnia to jest coś takiego, że pójdziemy się wykąpać, będziemy pachnący i piękni. Natomiast tutaj jest to mycie rytualne po to, żeby oczyścić się z tego brudu świata, który otacza tego bogobojnego człowieka, jakim jest na przykład bogobojny Żyd. I dlatego Jahwe, dając sposób, jak to należy zrobić, mówił o tym, że najpierw trzeba mu złożyć ofiarę i w tej tą ofiarą ma być czerwona jałówka i ta jałówka ma być bez ani jednego innego włoska niż czerwony. Nie może być skażona niczym. Ta jałówka, sama nazwa jałówka mówi, że to jest krowa, która jeszcze nie urodziła cielaka. To jest krowa, która jest... Masz dziewictwo. Tak, tak, mamy jakiś rodzaj dziewictwa. Ofiara cały czas dziewic była, ciągnie się przez całą historię świata. Tak. I teraz 5 takich jałówek w zeszłym roku znaleziono i wyselekcjonowano w Teksasie. 5 takich jałówek. I teraz, żebyście Państwo mieli taką wizję, jak to jest robione, to oznacza, że iluś tam rabinów jest z wielkimi szkłami powiększającymi, tą jałówkę włos po włosku badali, czy nie ma tam czarnego włoska, białego włoska, czegoś jakiegoś innego, że jest absolutnie idealnie czerwona pod każdym względem. Oni to robili normalnie jak Sherlock Holmes z wielkimi szkłami powiększającymi. Dla nas jest to dziwne, bo jest to dla nas obca kultura. A dla tych ludzi jest to ważne. I kiedy taka czerwona jałówka zostanie wyselekcjonowana i takie zwierzę zakupione w Teksasie kosztowało każde jedno z tych 5 kosztowało 100 tysięcy dolarów, sprowadzono je do Izraela za cenę 250 tysięcy dolarów i już w Izraelu jedną z tych krów odrzucono, bo izraelscy rabini znowu z tymi szkłami powiększającymi badali, czy ci w Stanach może czegoś coś przeoczyli. Okazało się, że w jednej z nich przeoczyli. I teraz już mówię, dlaczego to jest takie ważne. Taką wiołówkę należy złożyć w ofierze, oczywiście dla Jahwe, w pewnym bardzo ważnym i określonym miejscu. I w tym przypadku jest to wzgórze oliwne w Jerozolimie. Wzgórze oliwne, z którego jest widok właśnie na wzgórze świątynne, gdzie stała świątynia Salomona, czyli świątynia w Jerozolimie. I poza tym mordzie rytualnym, tak, oczyszcza się teren najpierw, krwią tej jałówki, następnie spala się ją całkowicie na popiół. Zostaje z takiej jałówki około 100-150 kg popiołu i ta ilość popiołu, bo to jest wszystko przeliczone w tych wszystkich ich misznach i talmudach, oni sobie to wszystko przeliczyli, że popiołu z tej jałówki wystarczy na 600 miliardów litrów święconej wody, która jest w stanie oczyścić teren, czyli pozbawić go wszelkiego grzechu przez wszelkich nieczystości. Jeżeli człowiek będzie pokropiony kropidłem taką wodą, jego wszystkie grzechy przestają się liczyć, jest kimś, kto od razu z miejsca idzie do nieba, jest, jest,
do ich nieba, tak. I oczywiście kropidłem, bo nasza chrześcijańska, nasza mówię, bo ja w niej wyrosłem, chrześcijańska religia ma też kropidło, ale to jest po prostu, chrześcijaństwo jest wykrojoną częścią judaizmu, takiego uproszczonego dla ludzi europejskich, takich jak my, po to, żeby sobie coś innego wyznawali. Po tym, co powiedziałeś, teraz tylko taki mały właśnie, znaczy mały, ważny motyw. Otóż pytanie jest też oczywiście retoryczne zawsze. Tego typu opisy rytualnego mordowania zwierząt. Ja już nie mówię tam, gdzie mamy do czynienia z satanistycznymi grupami, tam się morduje ludzi, już nie mówię adenochrom, bo to wszystko wiemy, najważniejsze rzeczy wiemy. Teraz tak, ci ludzie, którzy to robią, różne odmiany są tego składania ofiar. W tym przypadku, kiedy mówimy o pozaziemskich siłach, tutaj wyraźnie chcę jakby powiedzieć od siebie, że te pozaziemskie siły, to przynajmniej jak ja to rozumiem, to nie tylko są te siły tak zwanej naszej gęstości, a tutaj latający talerz, tam tutaj z tego, tutaj ciała, nawet reptilianie tacy inni. My mamy do czynienia z olbrzymimi rzeczywistościami, które są równoległe do naszego świata 3D, powszechnie znaną rzeczywistością, jakby no, nie znam nikogo, kto by był w stanie to, jakby to powiedzieć, podważyć, jakby się w światach ezoterycznych, że istnieje tak zwany astral, tak? Tak zwany, to jest ta pierwsza płaszczyzna rzeczywistości, jakby też naszego ciała, ale tam też i istnieje i funkcjonują po prostu istoty myślące i czujności. Tam dalej są oczywiście w różnych kulturach, religiach też, szczególnie z Dalekiego Wschodu, wymieniane kolejne, prawda, warstwy i tam się czy ciało mentalne, czy znamy te 7 właśnie tych warstw. Dlaczego zmierzam, że jeżeli przyjmiemy bardzo szeroką definicję interakcji między ludźmi a istotami spoza naszego świata, to tutaj uważam potrzeby istot z astralu, istot jakby w naszym języku niefizycznym, dobra, w takim naszym języku niefizycznym, dobra, bo to przecież jest bardzo względne, co jest fizyczne, co jest nie, to właśnie one mogą być i zapewne są częścią, że tak powiem, tej pozaziemskiej gamy istot, która wchodzi w interakcję z ludźmi. Jak się czyta literaturę ufologiczną naprawdę na wszystkie możliwe strony i to szeroko, to też się po prostu widzi niesamowite wymieszanie i umiejętności niektórych ras czy grup do tego, że raz są z twardą technologią, rozumiesz, tutaj dotykasz to widzisz w naszej gęstości, a następnym razem po prostu zmienia się całkowicie ta rzeczywistość, można się rozpłynąć w zupełnie innej gęstości, tak? Więc podróżowanie poza wymiarach różnych jest też jednym z najważniejszych, wydaje mi się, pewnych cech postępu technologicznego. I jeżeli są takie rejestry wibracyjne, które nazywamy popularnie astral, to tam też są przeróżne istoty, słyszeliśmy o tym, które po prostu potrzebują tego typu rytuałów, tego typu religii, tak, tego typu wojny. I jeżeli przyjmiemy jeszcze, że część tych istot, specjalnie część, żyje ze strachu, z bólu i z cierpienia, a to jest naprawdę powiedziane w wielu miejscach, mądrych miejscach i ja zawsze ten pogląd, od kiedy go to wziąłem, uważam, tak, to tak pracuje, no to właśnie to jest ich biznes, to jest ich jakby sposób na życie, na egzystencję. Czyli krótko, im więcej strachu, bólu, różnego typu rzeczy, tym jest po prostu, to jest nasz pokarm. I dlatego cała masa, wiesz, pozaziemskich sił, pracując na tym promieniu, wiesz, lękowym, oni tym się żywią. Oczywiście na szczęście są inne rasy, które bazują, nie wiem, na częstotliwościach miłości, radości, tych pozytywnych, rozumiesz, wibracji, nie? I ta gra się toczy. I ty bardzo pięknie pokazałeś. I teraz kto to, czy ty dałeś tą prognozę? No, tym bardziej. Jeszcze chciałbym ją dokończyć, bo dochodzimy do tego punktu newralgicznego właśnie. Jest taki, że po prostu te siły zawsze potrzebowały wojny. I zawsze inwestowały. Żniwa, zbliżają się żniwa. Dla nich są to żniwa. Jak wezmę pojęcie z, jak to się mówi, z filmu Jupiter, czy bym wziął z podróży poza ciałem Roberta Monroe te słynne pojęcie lusz. Taka właśnie energia, którą wytwarzają ludzie. Tylko może to być według mnie lusz pozytywny i taki lusz właśnie z lęku zbudowany. I to jest według mnie celem tych ludzi. Poprzez ludzi, przepraszam, tych istot, poprzez ludzi wywołać wojnę i jeszcze robić to w celebrze różnych rytuałów, bo w astralach, w tych różnych rzeczach, jak nie ma takiej tradycyjnej broni, jaką my tutaj mamy, często słowa, rytuały, energie, wiesz, tu krew, to są narzędzia, w którymi się gra w tamtej rzeczywistości. No, coś w tym na pewno jest, zanim wrócę jeszcze do tego tematu, tej czerwonej jałówki i rozpoczęcia tego właśnie końca świata i przyjścia Mesjasza, to o czym mówisz doskonale ilustruje na przykład kultura Majów czy Azteków, a zwłaszcza Azteków, gdzie przez zabijanie, masowe mordowanie ludzi,
na oczach wszystkich, tworzenia ceremonii, która tworzyła gigantyczną energię, nieprawdopodobnie silną energię wspólną, kiedy wszyscy na tej wielkiej piramidzie widzieli dokładnie, co się dzieje, było pokazane serce, był pokazany moment, kiedy człowiek rozstaje się z życiem i w jaki sposób nawiązywany jest kontakt z tym absolutem. Także to, co mówisz, występuje niemalże uniwersalnie w całej masie innych tego typu religii. Ale teraz właśnie, żeby szybciutko zakończyć ten temat, ponieważ już dwa podejścia mieliśmy do tego Mesjasza i do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i dlaczego to akurat teraz wybuchło. I znów troszeczkę się trzeba cofnąć w czasie do momentu, kiedy powstaje państwo Izrael i do momentu takiego później bardzo kryzysowego, kiedy dochodzi do tak zwanej wojny sześciodniowej i w jej wyniku wojsko izraelskie po raz pierwszy wchodzi na wzgórze świątynne, gdzie stoi muzułmański meczet Al-Aqsa i tam odbywają się żydowskie modły. I cały świat muzułmański zaczyna wrzeć, ponieważ muzułmanie również znają tych proroków i również znają tą przepowiednię i wiedzą doskonale, co to dla nich oznacza. Więc w ich interesie jest nigdy do czegoś takiego nie dopuścić. I to powoduje, że Izrael wycofuje się z tego miejsca. Wzgórze Świątynne, mimo że jest w Jerozolimie, jest generalnie na terenie państwa Izrael, jest pod administracją Jordanii, czyli kraju arabskiego, kraju muzułmańskiego. Wybrano Jordanię, ponieważ Jordania jest takim najłagodniejszym ze wszystkich muzułmańskich krajów, jest taką Szwajcarią świata muzułmańskiego. Dzisiaj Arabia, dzisiaj właśnie Arabia Saudyjska bardzo intensywnie pertraktuje z Jordańczykami, żeby od nich przejąć kontrolę nad Wzgórzem Świątynnym, właśnie z tego powodu, żeby nigdy nie dopuścić tam, ponieważ Arabia Saudyjska uważa, że ona posiada siłę i nie tylko finansową, ale i militarną, ażeby powstrzymać Żydów przed zbudowaniem świątyni w tym miejscu. A Jordania jest zbyt słaba, żeby tego dokonać. Także widzimy, że sprawa jest poważna i wszystko zaczęło się od tego, że we wrześniu zeszłego roku te 5 jałówek, z których zostało 4, tych czerwonych jałówek, gotowych do tego, ażeby móc je spopielić i użyć ich popiołu do oczyszczenia miejsca po to, żeby odbudować trzecią świątynię i żeby poczekać, aż przyjdzie Mesjasz i zakończyć ten cały ziemski interes, więc to było dla świata muzułmańskiego sygnałem, że trzeba coś zrobić. I to spowodowało akcję Hamasu. I dziś tego nie wiemy, bo istnieje taka tylko teoria, że jedna z tych jałówek została spalona, ponieważ ten teren jest oczywiście nieprawdopodobnie pilnie obserwowany, dzień i noc. Zapalenie takiego ognia na wzgórzu świątynnym, pół miasta będzie widziało, że tam coś się pali. W związku z tym Arabowie obawiają się, że zostanie użyty podstęp, że zostanie tam sprowadzony jakiś rodzaj pieca, którym spali się tą jałówkę bezdymnie, że dym zostanie pochłonięty, bo to musi być konkretnie to miejsce, to nie może być żadne inne miejsce. I prawdopodobnie do czegoś takiego doszło i stąd ta akcja Hamasu i stąd ta wojna, której my nie rozumiemy. Dlaczego Hamas to zrobił, dlaczego Izrael zadziałał z tak potworną siłą i nie zwraca uwagi na opinię publiczną i nie zwraca uwagi, czy strzela do cywilów, czy strzela do terrorystów, do kogo strzela, w ogóle o co mu chodzi. Coraz trudniej nam się jest zorientować w tym, co się tam wszystkim rozgrywa, a w całym tym świecie muzułmańskim zaczyna wrzeć. I nagle pojawiają się ci wszyscy liderzy, bardzo poważni liderzy tamtego świata, jak przywódcy Iranu, jak przywódcy Pakistanu, którzy posiadają jedni i drudzy broń nuklearną i dodatkowo jest jeszcze Rosja, co tworzy siły Goga i Magoga, co znów idealnie wpisuje się w tą przepowiednię, która opisuje ten koniec tych czasów i nadejście Mesjasza, które musi skończyć się potężną bitwą pod miasteczkiem Armagedon, gdzie dziś Armagedon jest oznaką zniszczenia wszystkiego i całego świata. I teraz tak, jednej potężnej bitwie. Kiedy mówiliśmy, zaczynaliśmy, sam bardzo ładnie to zacząłeś na początku mówić o tych scenariuszach, a ja mówię, też to zawsze używam, kiedy ktoś napisał ten scenariusz dawno temu, bo te profetyczne wizje mamy, to są już setki lat,
że ktoś napisał ten scenariusz. Teraz tak, gdybym teraz wziął, powiedzmy, poszukał we współczesnej historii, wiesz, jak się pisze scenariusze w danych wojnach, no mamy na przykład tutaj wojnę Ukraina, prawda, jest Rosja, Ukraina, i tutaj też są na przykład scenariusze rosyjskie, które zakładały to. Na przykład dzisiaj Ukraińcy zakładają i publicznie się to mówi, że oni tutaj odbiją, prawda, ten zajęty teren, prawda, w wyniku tej agresji i że odbiją jeszcze Krym. I mimo, że to się wydaje z punktu widzenia analizy takiej zdroworozsądkowej i wszyscy eksperci tak naprawdę poważni wiedzą, że ten Krym w tych realiach, jakie dzisiaj są, i realiach takich prawno, przepraszam, militarno, powiedzmy, politycznych, że on wcale nie jest do zdobycia. Tak samo jak nie do odbicia są te tereny, które są dzisiaj zajęte. I jak już prezydent Duda gdzieś tam zagadnął w jakimś wywiadzie, że no, to będzie to do odbicia, to sobie larum się wielkie zrobiło, jak on może mówić, przecież wiadomo, że to trzeba odbić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te plany, które właśnie mają ci ortodoksi, dobra? Inaczej, te plany, które są realizowane przez ortodoksów religijnych, nie tylko zresztą tej religii, ale tu akurat omawiamy ten szczególny przypadek, ten szczególny ruch historyczny. Ci ortodoksi, po prostu przecież większość Izraelczyków nie jest tymi ortodoksami. Wcale na to nie patrzy. Że oni po prostu jakby mają pewien plan, który po prostu polega na tym, tak, zrobimy to, mimo że to się wydaje po prostu w ogóle nieracjonalne, niemożliwe, bo te reakcje świata arabskiego, tu Rosja i tak dalej, no są niewyobrażalne, tak, żeby to po prostu zrealizować, a jednak mają to w głowie i gdzieś zostało zaprojektowane, że to trzeba zrobić. Tak jak zaprojektowane w sztabach ukraińskich czy amerykańskich będzie, tak, my musimy jednak ten Krym odbić i tu mamy jakieś plany, tak. A nuż się uda, tak? Będziemy do tego dążyć. I ci ortodoksi w mojej ocenie są, że tak powiem, eksponentami najbardziej takich radykalnych, a nawet może być propagandowych, wiesz, planów i scenariuszy, które się buduje, które są. Bo na pewno ktoś napisał scenariusz, jak sobie odbijemy Krym. Jak tak, jak były scenariusze na przykład, że Rosjanie, znaczy jak Rosja uderzy, to my tu oddamy do Wisły, prawda, teren, no bo a potem będziemy od niegdzie odbijać. Więc o tym chcę powiedzieć i poszukać, wiesz, jakiegoś racjonalnego jądra, gdzie to zostało stworzone, o tych profetycznych wizjach mówię, nie mówię o ludziach, bo oni tylko są powtarzaczami tego, tak, tego, co ktoś zaprojektował. Gdzie to zostało zaprojektowane i na ile to jest silne, rozumiesz, co z tym chodzi, na ile to jest silne i poważne, na ile ta frakcja pozaziemska, mająca fanatyków na ziemi i to różnych przecież nurtów, tak, na ile po prostu ona jest silna, czyli tamci i ci fanatycy, tak, na ile ona jest silna, a na ile jednak te scenariusze na szczęście się nie zrealizują, bo potężna grupa ludzi na świecie i też pozaziemskich sił, która wcale nie chce tego Armagedonu. Chcę go udaremnić, chcę po prostu właśnie ten scenariusz ciemnej strony mocy po prostu udaremnić. To jest naturalne. Tylko wrócę jeszcze raz z tym pytaniem, słuchaj, jak to się stało, że oni wszyscy doszli do wniosku, że żyjemy w czasach ostatecznych, że tu będzie taki konflikt. To tak jakby, nie wiem, może z perspektywy istot pozaziemskich to jest bardzo mało, że oni sobie tak, no tutaj żeśmy rozegrali bitwę, aha, no to było tak, no dobra, następna bitwa będzie na Ziemi, to będziemy ją robić więcej tutaj i są jacyś, jakoś ci ludzie są dogadani, te istoty są jakoś dogadane, też specjalnie żartego tego języka, te istoty są jakoś dogadane, takiego normalnego ludzkiego języka, że zrobimy to właśnie tutaj, że to będzie ten Armagedon, że to będzie w tym miejscu, tak, my się musimy wreszcie, wiesz, stanąć, no. W sporcie wiemy, jak są mistrzostwa świata, to wiadomo, za 4 lata, za 20 lat czy za 15 są już zdecydowane miejsca, gdzie będą mistrzostwa świata i tam bez zabijania będziemy rywalizować, tak? Nie wiem, na ile można dogadać się, że słuchajcie, no pobiliśmy się, ale też, przepraszam, sprawdzam to na podwórkach, jak było. No to się mówiło, sam uczestniczyłem, byłem w bandzie tak zwanego Osiedla Młody, jako młody głupi szczeniak i brali się tam wszyscy, ja tam byłem takim małym żołnierzykiem i po prostu i było umawianie się miejsca, gdzie będzie bitwa. Myśmy się umawiali, gdzie byli, to tutaj w Świdnicy mamy, nie tutaj kilometr, Słotwina taka, tutaj tylko bloki stoją, no to przecież myśmy ze Słotwiną mieli taką bójkę ustawioną, nie? Tylko przyjechali z końmi, rozumiesz, a my z tymi tarczami, jak Rzymianie, jak nas koń przeleciał, jak nas pogonili, śmieję się. Właśnie o to mi chodzi, że chcę zracjonalizować te wszystkie wielkie, metafizyczne, kosmiczne rzeczy, bo to niestety jest jakaś taka twarda polityka. To nie znaczy, że nie ma duchowości, że nie ma tych sfer, kiedy uciekasz od takiego konfliktu, uciekasz w ogóle o myśleniu, o takich scenariuszach. I wchodzisz oczywiście w rejestr, że jesteś całym wszechświatem, że jesteś jednością, że jesteś miłością, bo ten świat istnieje. I ludzie tęsknią za tym światem drugim, a nie tym, a nie za Armagedonem. I według mnie ta właśnie bitwa światów, to nie to, że oni się zetrą między sobą i zniosą nasz cały świat, bo to są po prostu ortodoksi, a za nimi stoją, rozumiesz, istoty, które żywią się lękiem, cierpieniem, strachem i krwią właśnie też ludzi.
w sensie eterycznym, a są po prostu istoty i ludzie, którzy w ogóle patrzą na to i mówią, ludzie, co to jest? Co to w ogóle jest? Ludzie, wyjdźcie z tego, przestańcie grać w tą grę. Tak, ale, ale i ci ludzie, którzy tak mówią, no jeżeli oni oni postają na swoim, to w takim razie ci, którzy czekają od tych tysięcy lat na Mesjasza, nagle przestaną się liczyć, a oni tego bez walki nie chcą oddać. Żadna z religii nie chciała oddać swoich wpływów i swojego rzędu dusz bez walki. I stąd te nasze problemy. Ja wiele rzeczy racjonalizuję, to jest pewien mój taki problem, ponieważ z jednej strony akceptuję te treści metafizyczne, ale z drugiej strony myślę sobie, ta metafizyka niech zostanie moją taką już ostateczną ucieczką, jak już nie mam innego rozwiązania. Poszukajmy może jednak czegoś, co by jednak zracjonalizowało, dlaczego tu, dlaczego teraz, dlaczego ci, a nie inni ludzie. I spójrzmy na nasze czasy. Ta technologiczna rewolucja, która w sposób taki bardzo dyskretny wydarzyła się na naszych oczach przez ostatnie 20 lat, technologii jest czymś absolutnie szalonym. Świat ledwie nadąża. Zauważcie Państwo, my gonimy w piętkę. Kiedyś trzeba było mieć w dowodzie pieczątkę, czy w paszporcie pieczątkę i to było wielkie wydarzenie, to była wielka technologia, bo można było wsiąść do samolotu i zmienić kraj, czy tam móc uzyskać coś, czy coś zdobyć. Dzisiaj robimy te rzeczy elektronicznie i coraz więcej tych rzeczy robimy elektronicznie, robimy to przez internet, używamy różnych urządzeń do tego celu i mnóstwo ludzi za tym nie nadąża. To taka mała dygresja. Kiedyś wiele lat temu pracowałem z panią, która nigdy nie chciała mieć nic wspólnego z komputerami. Wreszcie udało jej się dociągnąć do emerytury, bo ona chciała dociągnąć do emerytury i żyć po swojemu. I dziś niedawno ją spotkałem i ona płacze, ponieważ nie może wypłacić pieniędzy, bo musi się zalogować na komputerze, którego nigdy nie miała, nigdy nie obsługiwała, nigdy jej do niczego nie był potrzebny. Ale nie może tego zrobić inaczej, jak tylko przez komputer. Może dostawać te swoje wypłaty emerytalne. I to jest dla niej wielka tragedia. I to przy okazji tak mi uzmysłowiło, jak w ciągu jednego pokolenia, jak wiele się zmieniło w tym naszym patrzeniu na świat. Dlaczego? Tak, i dlaczego o tym mówię? Bo spójrzmy na takie państwo, jak Izrael. Państwo, które rośnie od paru tysięcy lat na jednej bardzo solidnej religii. Państwo, które historycznie wykazało, że jest odporne niemalże na wszystko. Na całą masę zmian. Upada cesarstwo rzymskie, upadają kraje, tworzą się nowe, a judaizm ciągle istnieje w niezmienionej formie. Ciągle jest ten sam pięcioksiąg, ciągle jest ta sama Tora i ciągle jest ten sam rytuał i ci ludzie podkreślają, kim oni są właśnie poprzez swoją własną religię. Ale w dzisiejszych czasach nieoczekiwanie to państwo, bo Izrael jest państwem religijnym, o czym się, nie wiem z jakich powodów, ale się głośno nie mówi, bo to może takie nienowoczesne. Jest to państwo autokratyczne i nieoczekiwanie przez te nasze czasy coraz większa liczba ludzi się laicyzuje. I tak naprawdę odchodzi od tych starożytnych religii. O tym też rozmawialiśmy tutaj w tych naszych rozmowach, że coraz trudniej jest znaleźć przełożenie na przykład w chrześcijaństwie Jezusa na współczesne czasy. Czego możemy się nauczyć od Jezusa we współczesnych czasach, kiedy nasze czasy wymyśliły taką nową masę problemów, o których Jezus i ludzie, w których czasach On żył, nie mieli pojęcia. I podobnie jest z tymi starożytnymi innymi tekstami. I teraz właśnie już tylko ten ostatni moment. I dlatego trzeba to zrobić teraz albo nigdy. Mówisz o inwigilacji. Póki jeszcze na przykład Kneset jest w większości opanowany przez rabinów i są to frakcje religijne generalnie, te partie polityczne. A za 10 lat, za 15 lat być może to będzie koniec, nie będzie ludzi religijnych. Bo wielu tych nowoczesnych Żydów też nie chce tego w taki sposób wyznawać. Te przemiany cywilizacyjne, w mojej ocenie, jeśli chodzi o sprawy tak zwane duchowe, a religijność jest pewnym wczesnym etapem istot inteligentnych, jeśli chodzi o percepcję tego faktu, że istnieje jakaś potężna siła stwórcza, że są światy po prostu te niefizyczne. I religie oczywiście w naturalny sposób stają się też wypaczeniem tych głównych, uniwersalnych idei, mimo że oficjalnie w zasadzie je głoszą. I upadek religii
w mojej ocenie na Ziemi, który rzeczywiście coraz bardziej postępuje, coraz więcej osób się odsuwa od tych starych wzorców, chociaż ta jedna jest bardzo silna i ten depozyt tysięcy lat nadal jest obecny. Chociaż jak pójdziesz do Indii i zobaczysz te różne szkoły i grupy religijne, które mają też tysiące lat i trzymają się swoich wzorców i te klasztory, wiesz, i ci, no to też jest bardzo silne. Tylko mniej to znamy. Wiesz. Ale w sensie lokalnym, bo one funkcjonują w sensie lokalnym. Tak, ale ich lokalność to są miliony ludzi, a nasza lokalność to jest też niedużo większa, bo my to myślimy, że my jesteśmy całym światem, a tam Indie czy Chiny, wiesz, mają swoje tradycje, to też mogą mieć tysiące lat, tylko my nie jesteśmy jakby ich dobrze nauczeni i nie mają dla nas takiego znaczenia jak ta, co teraz wymieniłeś, żydowska. Do czego zmierzam? Te religie rzeczywiście upadną. To tak jak w filmie Gwiezdne Wojny, gdzie ta cała religia, prawda, Wadera, prawda, to też gdzieś tam to wyszło w jakiś tam etap schyłkowy, a jednak to działało. I tak, ale tak czy inaczej, po prostu forma się zmienia, a istota pewnych rzeczy zostaje. Czyli tak, jak upadną te religie, one teraz jeszcze jakby spowodowały wojnę taką praktyczną, to dopiero będzie też etap upadkowi dalszemu, to muszą się wyrodzić z tego nowe formy światopoglądowe, czyli nowe sposoby odpowiedzi na to, czy jest twórca, jeżeli jest tak, jak ta siła działa, co to za siła. Tutaj coraz więcej racjonalizmu nauki się pojawia, bo wielu fizyków pokazuje, jak to pracuje i też czuje cząstkę Boga w tym wszystkim, bo nie da się tego wyjaśnić jakimś płytkim racjonalizmem. Tak? Pojawiają się zupełnie nowe formy, powiedzmy, tej duchowości. Ja widzę, że się pojawiają. One mają charakter niereligijny. Znaczy, tak, one mają nawet nazwę. New Age. Tak, ale to jest taka nazwa, która w gruncie rzeczy, no można nią szafować i troszeczkę jakby w wielu przypadkach słusznie krytykować, ale w gruncie rzeczy to jest jedna rzecz. Otóż jest takie doświadczenie u części ludzi na tej planecie, że oni sami potrafią szukać tej drogi do duchowości, do stwórcy, do tego właśnie, do tego rejestru wibracji, już bez tych wszystkich, wiesz, wychowawców, nauczycieli, którzy nazywamy kapłanami. I pamiętam Wig Maker z tym słynnym przekazie, który po dziś nie wiem, kto napisał, czy to ludzie, czy to był jakiś przekaz, bo rozmawialiśmy ostatnio o tym Wig Maker, do końca nie chcę nawet się spierać, czy tak, bo to nieważne, że właśnie we wszechświecie są dwa podstawowe typy kontaktu osoby, jednostki, tej myślącej, czującej jednostki ze stwórcą, całym tym stwórcą przez duże S, a mianowicie bezpośrednio albo przez pośrednika. I są stany mieszane. I mi się ta myśl bardzo podoba. Ona mi porządkuje wiele rzeczy, rozumiesz? Lubię rozumieć na Ziemi. Ziemia jest specyficznym miejscem, tygnem tak różnych kultur, koncepcji właśnie, że tu masz i właśnie taką religijność, jak masz przy Jahwe, i masz, powiedzmy, buddyzm, który w zasadzie, no, niektórzy już nawet nie jest religią, no ale powiedzmy, tak? Gdzie po prostu wiesz, o co mi chodzi, gdzie sam w zasadzie kontaktujesz się z tym twórcą poprzez medytację, jeżeli chcesz i potrafisz, tak? Więc mamy taki tygiel, różnorodność tych doświadczeń z całego wszechświata, które uważam na Ziemi są po prostu ćwiczone, realizowane i się po prostu cały czas tutaj je stykają i się ważą. I niektórzy nawet twierdzą, że ostatnio, jak wiesz, studiuję ten przekaz tak zwany Stargate, on się też z wieloma kontrowersjami tutaj też sobie wychodzi z pytaniami, ale tam jest też taka myśl, która generalnie, wiesz, mi się podoba, że w gruncie rzeczy no to czy się gra o, wiesz, no w zasadzie o kształt twojej percepcji, wiesz, stwórcy, nie? I ta gra teraz na Ziemi przyniesie rozstrzygnięcie, że część, skąd się wzięła koncepcja zniesienia? W mojej ocenie stąd, że część ludzi nie godzi się na tą grę zaproponowaną przez Jahwę i przez ortodoksyjnych wyznawców tego Jahwę. Na grę, gdzie ortodoksyjne grupy w islamie różnego typu rzeczy proponują. Chrześcijaństwo, które dzisiaj jest w odwrocie, święte nie jest, bo to, co odwaliło... Och, oczywiście. To jest jedna wielka zbrodnicza działalność. Tak. Ludów i tak dalej. Ja wiem, że... Inkwizycja, wojny krzyżowe. Wojny krzyżowe, ale też ta Ameryka, podbicie Ameryki. Ja wiem, że tam były kultury, które też były wsteczne, bo sam pokazywałeś, to choćby, znaczy Maju wtedy już nie było, ale jacyś tam potomkowie po nich, że to serce, to wszystko. Tam za każdym razem ta ciemna strona ma jakiś dostęp do ludzi i jak się uda zastąpić ją chrześcijaństwem, na czas, to chrześcijaństwo też się deprawuje, tak? I też staje się sposobem do opresywnej polityki. Nie ma takiej dobrej rzeczy, której by ciemna strona nie umiała po prostu przekonwertować na swoją stronę. Ale też też i odwrotnie. I ja jestem optymistą w tym sensie, to wzniesienie uważam, to jest pewien rodzaj rozdzielenia się rzeczywistości, ci, którzy nie chcą wejść w ten Armagedon, którzy mówią, my nie chcemy tych schematów, tych ludzi. Ty tak też powiedziałeś, wiesz co, no ja bym chciał poznać tą mechanikę, te scenariusze.
I to jest bardzo fajne, bo chcesz użyć umysłu, i tu się inaczej nie da, żeby zrozumieć tą grę. A niektórzy mówią tak, ale ja nie chcę rozumieć tej gry, bo ta gra, kiedy próbuje się z nią zmierzyć, kiedy ją rozumieć, ona ma pewien poziom wibracji. Ona ma swoją, jak to się mówi, paradygmat częstotliwości. One wcale nie są takie wysokie, więc dla higieny dobrze by było, bo ja jestem zwolennikiem właśnie nie ucieczki w jeden biegu, na przykład, tylko będę wchodził w rejestr medytacji, nie interesują mnie trudne chwile, cudze cierpienie, to nie moje, jestem na wysokim poziomie, to nie moje. Tak nie może być, bo to jest częścią mnie. To, że tu się obok mnie biją ludzie, z którym ja mam jakąś linię krwi, może wiesz, przez setki lat zbudowaną, to nie jest, że to mnie nie obchodzi. Ale ta zdolność do tego, żeby tak jak ty mówisz, dokonać takiej analizy właśnie głębokiej, intelektualnej, użyć umysłu i musisz wiedzieć, a jednocześnie odchodzisz, wchodzisz w rejestry inne, dotykasz wszechświatów, wymiarów, gdzie jest spokój, harmonia, piękno, te raje wymyślone przez, czy uprawnione we wszystkich religiach, wiesz, że to jest po prostu realne. Tak. To jest realne i to jest realne. I tu są bogowie, i tu są bogowie, i tu są istoty, i tu są istoty, tu są kosmici, i tu są kosmici. I tu jesteśmy my, jako część tego dramatu kosmicznego i trzeba wyjść z tego. Ja jeszcze raz tylko przypomnę, bo powtarzam, że jeżeli ten wszechświat został zbudowany przez tak zwanych upadów aniołów, to rzeczywiście jest jak jest na Ziemi i niestety wokół tej Ziemi, I nie wiem, ile jest miejsc, gdzie jest dużo lepiej. Oby tak było, że jest dużo lepiej niż tutaj u nas. Chociaż mogło być gorzej. Tak, no te wszystkie raje to jest typowy schemat kija i marchewki, że trzeba się bardzo starać i dostawać wiadomo gdzie kijem po to, żeby tą marchewkę, czyli bilet do raju sobie zdobyć. Ale kiedy mówimy właśnie w tym takim ogólnym sensie o tych religiach, o tym kontakcie z kimś rzeczywiście z jakąś inną inteligencją, o tym, że jest to w jakiś sposób groźne, bo taka przepowiednia jak ta, która dotyczy Izraela, powrotu Mesjasza, oznacza pewien koniec świata. Tak naprawdę w którymś momencie, kiedy spróbować to rozebrać jakoś racjonalnie, tak naprawdę nie zmierza do końca świata. Ja myślę, że to, co oni robią w tej chwili tam w Izraelu, będą chcieli przeprowadzić to przyjście Mesjasza w sposób symboliczny. Oni chcą, tak naprawdę, tak mi się wydaje, to jest tylko moja spekulacja, także proszę nie brać tego jako pewien pewnik, tylko moja teoria na ten temat. Myślę, że świat jest tak skonstruowany, że ci ludzie, choćby nie wiem jakimi wielkimi fanatykami byli, im na tym świecie jest zbyt dobrze, żeby z niego tak łatwo zrezygnowali, a przede wszystkim z wpływów i pozycji, jaką sobie zrobili. Nie zapominajmy o tym, że ten naród ma przez parę tysięcy lat bardzo poważne kłopoty. Wyganiają go, gdzie tylko on się pojawi, w którymś momencie następuje jego wypędzenie, a nieustannie wpada w kłopoty. Dziś znów w tego typu kłopotach jest, ale jednocześnie ma pozycję unikalną, bo bardzo uprzywilejowaną. Pewnych rzeczy nie wolno mówić, bo są uznawane i są karane prawnie, jeżeli się pewne rzeczy mówi, nawet jeżeli one są zgodne z prawdą. Także wiecie Państwo, co mam na myśli. I dlatego uważam, że to, co dzieje się dziś, tam właśnie na tym Bliskim Wschodzie, jest rzeczywiście wypełnieniem tej przepowiedni, potwierdzeniem siły tej religii, potwierdzeniem energii tych ludzi i oni po prostu chcą przejść do następnego etapu. Zamknąć jeden, wykazać, że tak naprawdę to przyjście Mesjasza jest tylko i wyłącznie metafizyczne, że oni zostali nim wypełnieni, są ludźmi już w tym momencie już super uprzywilejowanymi i super zbawionymi i świętymi i mogą przejść do następnego etapu rozwoju człowieka, czyli budowanie od nowa cywilizacji po pewnym resecie. Mówię to tak z tego powodu, że w tych kręgach Davos, gdzie pojawia się Schwab, pojawia się pewien pan również z Bliskiego Wschodu, nazywa się Yuval Harari. Jest to pisarz, który jest nieprawdopodobnie silnie lansowany. Wszyscy globaliści, wszyscy ludzie nowocześni. On premier przyjmował. Nasz. Tak, więc wszyscy tak, a ten pan, o czym on mówi? On mówi o tym, że człowiek nie jest żadną istotą boską, że to jest takie w zasadzie niedoskonałe zwierzę, że powinien umrzeć, że nie ma życia jakiegoś po śmierci, że jesteśmy tylko tu i teraz przez chwilę. I generalnie korzystajmy z tego, co jest, bo potem już nie będzie nic. Jest to generalnie potworny antyhumanista. Jest to człowiek, który lansuje to wszystko, w co my wierzyliśmy, czy co zbudowały czasy renesansu. On stara się w jakiś sposób to zaprzeczyć. To bardzo
temu transhumanizmowi i temu właśnie resetowi Schwaba bardzo odpowiada w tworzeniu koncepcji przyszłego społeczeństwa, czyli społeczeństwa, które ma żyć na chwilę, wypełnić swoją misję, stworzyć dla elity dobra i odejść tak szybko, jak się da. I tutaj bardzo pięknie, że go wymieniłeś, bo on jest świetnym, że tak powiem, orędownikiem i, że tak powiedzieć, nazwę go właśnie ortodoksą tego ateistycznego nurtu jakby świadomości zbiorowej, naszej ludzkiej świadomości zbiorowej, w całym świecie przecież te się różnice tam kształtują. I on po prostu właśnie tak wyraża po prostu jakby tą swoją, jakby to nazwać, to jest niezwykle niebezpieczne, to jest niezwykle ortodoksyjne, to jest niezwykle agresywne, to, co on robi i jak robi, i to jest właśnie cała ta strategia, żeby wcisnąć ludzi właśnie w taki gorset już technologii, gdzie marzenia i ma w duszy zawarte głęboko matrycowe te tęsknoty za prawdziwym stwórcą, powtarzam w razie, za prawdziwym tą siłą boską, żeby je do końca wytępić, bo o ile religie w sposób, czy z jednej strony umacniały, znaczy tak, w każdej duszy istnieje gdzieś ta matryca, prawda, to pytanie, co jest poza tym życiem, czy jest coś większego niż ja, i ono po prostu jest głęboko w matrycy człowieka, każdej istoty zakodowane. Natomiast jak przychodzą realne historie światów, wszechświatów, ktoś robi nakładkę na to i mówi, no Jahwe to zrobił, ja jestem waszym Bogiem. Ludzie z jednej strony mają tą potrzebę bycia Bogiem, prawda, w skali poczucia siły wyższej, ale jak są na niskim poziomie, to ktoś im dostarcza erzac, oni to kupują i mają tą całą maskaradę, gdzie się oczywiście operuje pytaniami filozoficzno-teologicznymi, ale jest to nakładka po prostu interesu. Natomiast ta grupa właśnie ateistyczna to jest inny rodzaj ortodoksji i niebezpieczeństwa, bo to jest niebezpieczne, kiedy ktoś się tą religię wykorzystuje po to, żeby tych ludzi najnormalniej w życiu zniewalać. I paradoksalnie zniewalać można również dokładnie odwrotną filozofią niż mają ortodoksi religijni, fanatycy. To jest właśnie fanatyzm oparty o tak zwaną naukę i o tak zwaną technologię. W tym wypadku mają tą sztuczną inteligencję. To jest inny typ fanatyzmu. I to po prostu jest inny typ zniewalania człowieka. Czyli krótko mówiąc, jak się temu przyjrzysz, to w zasadzie tych graczy jest wielu i tylko niewielu znajdziesz takich, którzy naprawdę dbają o to, by człowiek obronił swoją prawdę, żeby obronił swoją wolność, tak? I jednocześnie to poczucie tożsamości, że jest częścią wielkiej, gigantycznej fali stworzenia i tej kreacji, którą tworzą wszyscy razem. I to jest ta sztuka. Ja szukam takich ludzi, którzy potrafią to wyłuskać, wiesz, z siebie, tak? A nie stać się, wiesz, wojącym ateistą, który technologii widzi zbawienie świata, czytaj, z tego będziemy mieli niebo i niewolnictwo, albo jakiejś nowej, rozumiesz, satrapii, rozumiesz, opartej o jakieś doktryny religijne. Mamy przykłady skrajne, jak się traktuje kobiety w niektórych krajach islamskich i to jest absolutna opresja, absolutna opresja, nie do przyjęcia. No i już nie mówię o innych. Mamy ateistyczne reżimy, weź teraz Koreę Północną, albo to, co stało się, no wszyscy wiemy, Związek Sowiecki, to jak to wyglądało. Chiny, pamiętamy, rozmawialiśmy. Na dodatek jeszcze weźmiesz Kambodżę z tym doświadczeniem Pol Pota i Chen Samrina. Po prostu czyste. Związek Sowiecki jest świetnym to przykładem, ponieważ pokazuje, jak społeczeństwo, które zateizowano, bo przecież cerkwie zamieniono na magazyny na przykład, a co zrobiono, a popów ustanowiono w NKWD, ustanawiano, kto ma być popem, prawda, czyli zniszczono warstwę materialną i duchową jednocześnie, prawda, czyli wystarczyło tych kilka pokoleń w sowieckim, w tym kraju sowieckim do tego, żeby kompletnie zniszczyć religię i rzeczywiście stworzyć człowieka bezbożnego, stworzyć ateistę w sposób naturalny. I co się okazało? Okazało się, że jest to niemożliwe. Powrót do religii po tym, jak upadł Związek Sowiecki, powrót do religii jest nieprawdopodobny. Jest to z taką samą siłą, jak tępiono chrześcijaństwo prawo ortodoksyjne, prawosławne w Rosji, z taką samą siłą ono wraca teraz. Czy już wróciło? Gdybyśmy tak właśnie szli ku finałowi, to mamy do czynienia, sam zresztą to wcześniej podkreślałeś, mamy do czynienia z osłabianiem się tych tradycyjnych religii i w zasadzie ich coraz większym, no, schodzeniem ze sceny.
I to jest kryzys jednych instytucji, ale też ciekawe, wydaje mi się, że ta nauka, którą w tej chwili nam wtłoczono, scjentystyczna, bezduszna, po prostu kompletnie wprzęgnięta, tak naprawdę dzisiaj coś, co nazwałbym po prostu budowaniem zniewolenia ludzi, bo do tego zaczyna się bardziej sprowadzać, tym, co są również nauki ekonomiczne, finansowe i tak dalej, że w tym wielkim zderzeniu teraz, bo ono się jest, to będzie topnięcie, nie ma siły, że po prostu to wszystko upadnie. Upadną zarówno doktryny te ateistyczne, upadnie nauka zbudowana na tym paradygmacie, bo to jest też taki paradygmat, ale upadną też religie, które upadną, czy też może słowo złe, zmniejszy się ich zakres jeszcze bardziej, które właśnie przedstawiają historię świata, rzeczywistość, stwórcę, w taki sposób przedstawiają. To jest bardzo, rozumiesz, czy byś się zgodził, że mamy do czynienia w zasadzie z takim resetem wszystkiego? I wręcz przeciwników, przecież to są bieguny. Tu masz ateizm, tutaj masz jakiś rodzaj religijności, to ze sobą walczy, ale to jest chore i to jest chore. Tu jest nauka chora i tutaj jest religijność chora, bo ona jest oparta o strasznie stare schematy, a czasami o takie derdymały, jakich teraz dzisiaj, jakie dzisiaj cytowały, co oni wyprawiają, żeby wojnę wywołać i Mesjasza się doczekać. No. Tak, a drudzy traktują to bardzo poważnie i reagują w taki ostry sposób. Tak, ale myślę, że ta zmiana, jaka następuje w naszych czasach, właśnie wynika też również z tego przewrotu technologicznego. I dlatego dzisiaj wspomniałem o tym człowieku Hararim, ponieważ jego światopogląd jest absolutnie naukowy. I on zrozumiał coś, czego większość naukowców, bo jest to człowiek inteligentny. Nie, inteligentny, to nie ma mowy, ja wiem. Absolutnie. Czytam jego książki, słucham jego wypowiedzi i imponuje. Po prostu ten facet imponuje, mimo że to jest tak naprawdę osobowość ohydna. Jest mimo to, że jest ohydna, potrafi zauroczyć swoim intelektem. I teraz myślę sobie, co on odkrył, co ten człowiek odkrył, co on wie, czego my nie wiemy. Dlaczego on, rodząc się w takim miejscu na świecie, czyli w Izraelu, na dodatek wychowany gdzieś w jakimś zapadłym kibucu, czyli wśród ortodoksów generalnie. Jego rodzina była od zawsze ateistyczna, ale wychowany był wśród ludzi bardzo mocno religijnych. I to w miejscu, gdzie ciałem i duszą czuł siłę tej religii, prawda? Dlaczego on w tak ostry sposób idzie przeciwko tej religii, tworząc zupełnie nowy rodzaj, jakby to można było określić, metafizyki? Co on zrozumiał? I wydaje mi się, że wiem, co on zrozumiał. Wydaje mi się, to jest ważne słowo przede wszystkim, bo to znowu jest tylko i wyłącznie spekulacja. Kiedy popatrzymy na to, w jaki sposób te dzisiaj nam znane religie się tworzyły, one tworzyły się bardzo często przez jakiś rodzaj objawienia. Objawienie miało miejsce w pewnym określonym miejscu i czasie. Jeżeli jesteśmy w tematach judajskich, tym takim punktem zwrotnym jest gorejący krzew, z którym rozmawiał Mojżesz na wzgórzu Synaj. Spotkaniem z Bogiem, z Bogami. Tak, więc przez te parę tysięcy lat od tamtych czasów trudno jest nam to zracjonalizować, aż do czasów nam współczesnych. Kiedy, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia współczesnej wiedzy, nauki i technologii na to wszystko, co wydarzyło się w przeszłości, nieoczekiwanie odkrywamy, że takie momenty właśnie jak gorejący krzew na wzgórzu Synaj i wiele innych podobnych jest niczym innym jak spotkaniem ze swego rodzaju stanem skupienia plazmy. Plazmy, która jak dziś okazuje się, jest w stanie zachowywać się w sposób inteligentny. Więc jest to coś absolutnie niezwykłego. I myślę, że Harari to zrozumiał, że coś takiego można wywołać czy stworzyć sztucznie. I to jest ważne, co powiedziałeś, bo to nie chodzi tylko o Harariego, tylko cała formacja ateistyczna, pozwolisz, że będę używał tego pojęcia, to wiadomo, trudno jakoś tak, używajmy go na razie, ona też musi, jak to się mówi, przegrupować i zaakceptować pewne rzeczy, które do tej pory po prostu kompletnie ignorowała. Czyli krótko mówiąc, jak już nie będzie można całkiem zatrzymać, wiesz, wiedzy o tym, że istnieje na przykład życie po śmierci fizycznej i stanie się to po prostu nie tylko, wiesz, wiarą, czy też wiedzą ludzi, którzy z tym siedzą, no bo wielu z nas opiera to na wiedzy, nie na wierze, to oni po prostu będą skłonni, będą zmuszeni po prostu jakby w sposób pogodzić się z tym faktem, ale nadal będą wierni jakby swojej tej takiej scjentystycznej wizji. Będą używać pojęć już tylko z zakresu fizyki. Tak, plazma. To jest plazma, no to jest nauka. Przecież myśmy zawsze mówili, że nie ma magii,
Myśmy zawsze mówili, że nie ma cudów. Przecież to jest fizyka, prawda? To jest plazma, a plazma, sam znam wybitnego inżyniera, który w ogóle jest ateistą i mówił mi, wiesz co, a plazma zajmowa się jako jeden z najlepszych według mnie fachmanów w Polsce. Mówi, wiesz co, z tą plazmą, to ja mam takie czasami wrażenie, jakby ona myślała, wiesz? Mówi mi to ateista o plazmie. Nie podam nazwiska, bo to dla mnie, bardzo szanuję tego człowieka, dawno się z nim nie widziałem, wybitny inżynier absolutnie, działający poza mainstreamową nauką, ale dla mainstreamowej nauki, technologii, robiący dużo ważnych zleceń na wysokim poziomie technologicznym, wiesz, prawdziwy geniusz, wiesz. I on mi mówi po prostu, ateista mi mówi, że po prostu ta plazma to jakby myślała, wiesz, to jest sobie potwierdza to, co te... I oni sobie znajdą całą wiemy, gamę w języku fizyki, w języku nauk ścisłych, żeby opisywać pewne obszary już, to będzie już inny wymiar, a nie życie pozagrobowe, rozumiesz? Cały ten spór między ateizmem, prawda, a głęboką duchowością, nazwę tak umownie, on dalej będzie trwał. Tylko tak. Inne będą granice. Inne to będzie raj i życie wieczne nie w niebie, a w chmurze. Tak jak wysyłamy dzisiaj sobie pliki do chmury. To, że brakuje, to pole sztuczna inteligencja też jest szokująca, ponieważ zachowuje się po prostu jak człowiek i jak to możliwe, że to sam wiesz, że ta sztuczna inteligencja jest wielkim problemem. Po prostu dla ludzi bardzo wykształconych, dla w zasadzie elit tego świata dzisiaj. Oni sami chcą pisać prawo, żeby zabronić, żeby ona robiła co chce. No, ale musimy ten etap ze sztuczną inteligencją przejść i ponieść tego konsekwencje, bo niewątpliwie poniesiemy konsekwencje. Dlatego, że sztuczna inteligencja, nie będąc człowiekiem, nie ma systemu moralnego człowieka. Więc jeżeli dla sztucznej inteligencji okaże się, że wytrucie połowy na przykład ludzi mieszkających w danym mieście będzie rozwiązaniem problemów tego miasta, to dla sztucznej inteligencji będzie to wystarczającym uzasadnieniem. I my tego często nie bierzemy pod uwagę. Słuchaj, mam cały czas tutaj komunikaty, że nie wiem dlaczego, ale mnie nie słychać, wiesz. Nie wiem, ciebie nie słychać. Ja słyszę ciebie doskonale. Właśnie, że bardzo słabo słychać. Mam nadzieję, że te nagranie, które tam robiliśmy, że może będzie trochę inaczej. Czyli coś jednak się dzieje, mamy jakieś w tyle kłopoty techniczne. Dobrze, spróbujmy w takim razie to dosłownie w kilku zdaniach podsumować. Gdyby się okazało, że nagranie jest lepszej jakości, no to po prostu to wymienię na tym live'ie. No i tyle. Krótko mówiąc, czy teza taka, że różne pozaziemskie siły stoją po prostu za zachowaniami ludzkimi, w tym religijnymi, jest dla nas do przyjęcia w pełni? Jest absolutnie do przyjęcia. Historycznie wiemy, że nieustannie następuje kontakt i dziś również ten kontakt następuje i to w sposób paradoksalny. I mówią o tym ludzie właśnie, cały czas o tym powtarzamy, zorientowani ateistycznie. Wszyscy astronauci rozmawiali z jakimiś istotami, kogoś spotykali, jakieś istoty. Mamy ciągle do czynienia ze światem, który ma w sobie więcej metafizyki niż fizyki. Czyli świat nie jest mechanizmem. Świat jest, tak go opisywali między innymi Majowie, żywym organizmem, który żyje i funkcjonuje, a nie mechanizmem, tak, gdzie można wymienić śrubkę albo go udoskonalić w jakiś inny sposób. To bardzo ładnie zabrzmiało. Na koniec przypomnimy, że będziemy mieli 20 odcinek niedługo, spotykamy się na UFO Forum, muszę ci powiedzieć, wam powiedzieć wszystkim, czy ponoć mnie sobie słychać, że strasznie szybko idą bilety. Na 250. Bardzo się cieszę. Żeby nam nie brakło. Rozważam nawet ewentualnie jakąś odpłatną transmisję, żeby w razie czego po prostu, gdyby było więcej chętnych niż miejsc. Przypomnijmy Polaraxa. Chris, gdzie nadajesz swoje audycje? No, kanał Chris McKina na YouTubie o nazwie Polaraxa. Zapraszam wszystkich serdecznie. Różnie się tam dzieje, raz więcej programów jest, raz mniej. A w tym temacie, o którym dziś mówiliśmy, być może jeżeli Państwa zainteresowała plazma, to w tej chwili taki może jest ważny dla mnie komunikat. Zrobiłem 4 odcinki na temat Wielkiej Piramidy. Tworząc teorię, i to nie jest moja teoria, to jest teoria, którą ja w jakiś sposób przetworzyłem. Tworząc teorię, że Wielka Piramida poprzez samą strukturę swojej budowy, poprzez ogromną ilość kamienia, którą stworzyła, poprzez granit, który wypełnia jej wnętrze, budowała ten efekt piezoelektryczny, budowała efekt potężnego ciśnienia, co powodowało, że być może ci ludzie wytwarzali tam plazmę,
która była w taki sposób inteligentna, że kapłani w dzisiejszym sposobie myślenia byli w stanie napisać software, żeby się z tą plazmą połączyć i uzyskać informacje. Informacje, które przekazywali jako informacje od bogów, od Ozyrysa, od wszystkich innych, od tego panteonu bogów, który żył gdzieś tam albo na innych planetach, albo na innych przestrzeniach, albo w chmurze, tak jak my to dzisiaj rozumiemy. Także zapraszam do tych czterech odcinków. Do tej piramidy, a już mówię, żeby to nie było, że to ja wymyśliłem. Nie. Ja po prostu sporo czytam i pewne rzeczy łączę ze sobą. Autorem tej całej koncepcji jest Joseph Farrell, mój ulubiony myśliciel, filozof, człowiek, którego bardzo, bardzo szanuję, którego przeczytałem wszystkie książki, staram się regularnie słuchać, uczestniczę w jego seminariach. I w kwestii piramidy w Egipcie, wielkiej piramidy w Egipcie, napisał już 5 książek, także jest to 5 ksiąg, fascynująca historia i niezwykła, jeżeli spróbować właśnie pod tym kątem to zrozumieć. I wówczas cała struktura piramidy i cała struktura tej naszej cywilizacji staje się łatwa i prosta do zrozumienia, jeżeli przyjmiemy, że bogowie byli czymś takim jak ta inteligentna plazma. A o tym wszystkim jest w Polaraksie i zapraszam. Też pasuje już tak na koniec, ponieważ w Wylatowie, ale nie tylko, udało mi się sfilmować taki rodzaj właśnie plazmoidów, jak to nazywam, właśnie nazywamy to plazmoidami, takich według mnie formy ma, powiedzmy, właśnie energetyczne, które są plazmą. Orby będą też czymś takim. Tak, orby są też czymś takim. Kto wie, czy te wszystkie kule światła, które są nazywane UFO, również nie są czymś takim, ponieważ żyjemy w świecie, który produkuje olbrzymie ilości energii. Ale też może ta plazma przekształcić się na przykład w pojazd. Pogadamy też na temat pomiędzygwiezdnych następnych spotkaniach. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, ja również, że odzyskać tą wersję, gdzie ten głos u mnie jest lepszy. Nie wiem dlaczego. Tu się ostatnio inne jeszcze rzeczy dziwne dzieją w nadawaniu, co niedobrze idzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Ja również. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich i do następnego spotkania.